Reset Obywatelski. Witam Państwa, nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na cotygodniowy program Na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa jest nagrywana, premiera będzie we wtorek o 17, a potem Państwo będą mogli oglądać lub odsłuchiwać w dowolnym momencie. Przypominam, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości i chcą się czegoś dowiedzieć i przez swoje telefony lub maile mają wpływ na tworzenie tych naszych programów. Jeśli Państwu się podoba to, co robimy, odsyłam na zrzutkę na działalność Resetu. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami lub wpłacać minimalne nawet kwoty. Najlepiej odwiedzić naszą stronę internetową o nazwie resetobywatelski.pl. Tam poza artykułami, które też są interesujące, znajduje się instrukcja, jak nas można wspierać. Jest zrzutka także na takim zrzutkowym portalu. Adres jest taki zrzutka.pl/z/resetobywatelski. Można nas spotkać oczywiście tutaj na YouTubie, ale może też być sporo informacji na Twitterze, na Facebooku i zachęcam do lajków, do subskrypcji i do słuchania i oglądania wszystkiego, co robimy, także podcastów, sam dźwięk, i do obserwowania nas i przede wszystkim do podawania w świat dalej informacji, że istniejemy i że tutaj są ciekawe, niespotykane gdzie indziej informacje albo podejście do tematów takie pewnie bardziej autorskie. Dzisiejszy temat to pary dwujęzyczne w Polsce. Ja tym się interesuję już od kilku lat, ponieważ spotkałem potencjalną bohaterkę mojego kolejnego filmu dokumentalnego. Na razie ją obserwuję i zbieram informacje o niej, jej rodzinie i podobnych parach. A pary dwujęzyczne w Polsce to jest także tytuł książki. Ja może pokażę tę książkę, ona tak wygląda. Za parę minut będą Państwo mogli także zobaczyć autorkę tej książki. I to jest takie naukowe opracowanie, które da nam sporo wiedzy na temat tego, jak właściwie w takich parach ludzie się porozumiewają. A dlaczego w ogóle się tym dzisiaj zajmujemy? No bo temat zrobił się niezwykle aktualny w związku z faktem, że gościmy ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. I okazuje się, że Polacy potrafią okazać serce i gościnność uciekinierom z bombardowanych miast i szczęśliwie zapominamy o ksenofobii i wszystkich tych takich polskich
problemach, no przynajmniej częściowo. No i z satysfakcją mogę powiedzieć, że kiedy czytam trochę zachodnią prasę, no to sporo jest tam bardzo pochlebnych dla polskiego społeczeństwa tekstów właśnie podkreślających, że Polska pokazała zupełnie inną, taką otwartą postawę i że to jest coś ważnego. Nie tylko zresztą Polacy, te ościenne kraje też, ale u nas najwięcej mamy ukraińskich uciekinierów. Bo niestety agresja rosyjska nadal trwa. Prawdopodobnie Polska, goszcząc miliony imigrantów, bardzo się zmieni. Będziemy znowu żyć w takim kraju jak przed II wojną światową, takim multikulturowym społeczeństwie. No i to z pewnością wpłynie na nas i nasze obyczaje. I ciekawe jest w związku z tym, jak w Polsce czują się ludzie w mieszanych związkach, bo pewnie takich związków będzie sporo. Polka i przybysz z zagranicy, albo Polak i partnerka wychowana w innej kulturze. No i właśnie dlatego gościmy dzisiaj dwie osoby, które pomogą nam w tej sprawie, to znaczy pomogą nam zrozumieć, jak wygląda życie w takich mieszanych etnicznie i kulturowo parach. Matylda Elenge, witamy. Dzień dobry. Matylda to Polka, zawodowo tłumaczka, wiele lat spędziła poza krajem, mieszkała w Czechach i Francji i wyszła niedawno za kongijskiego artystę, muzyka Michaela Elenge. Mieszkają w Warszawie i Matylda ma aż trójkę dzieci, trzy córeczki. Drugą naszą gościnią, która pomoże nam tak bardziej naukowo, analizując nie tylko jeden przypadek, ten właśnie dotyczący Matyldy, ale w ogóle zrobiła badania na temat języka takich par. Agnieszka Stępkowska, profesor Agnieszka Stępkowska. Witam. Dzień dobry. Witam cię, Agnieszko. Profesorka chyba trzeba mówić dzisiaj już teraz. Uniwersytet Szczeciński, mieszkanka Poznania. Interesuje się wielojęzycznością i bada od strony lingwistycznej związki między przedstawicielami różnych kultur. I zachęcam cię, Agnieszko, żebyś włączała się w naszą rozmowę, nawet zanim przejdziemy do twojej książki, po to, żebyś nam pomogła zrozumieć, na ile to, co było udziałem Matyldy, jej przeżycia rozmaite właśnie językowe i nie tylko, na ile to są rzeczy typowe, a na ile Matylda przeszła jakąś taką własną, bardzo oryginalną drogę. I teraz tak, ja Matyldę poznałem dzięki temu, że zrobiła się głośna sprawa parę lat temu pewnego takiego incydentu. Ale o tym wszystkim Matylda pewnie lepiej nam opowie, w związku z czym chciałbym, żebyśmy po prostu się teraz skupili, posłuchali, jak wyglądało życie Matyldy od momentu, kiedy poczuła, że właściwie Afryka ją bardziej interesuje niż Polska. Matyldo, słucham cię. To trudno. Od kiedy poczułam, że Afryka mnie bardziej interesuje niż Polska, to trudno określić. I też nie wiem, czy to jest prawdziwe zdanie na mój temat. No to koryguj. Koryguję. Tak jak rozmawiałam z tobą w tym pierwszym etapie, kiedy żeśmy się poznali, to pytałeś mnie właśnie o to, skąd wywodzi się moje zainteresowanie Afryką. I pamiętam, że ci wtedy mówiłam o tym, że jak miałam 11 lat, to mój tata wyjechał do Nigerii i tam pracował przez pół roku. I dla mnie to było, ja miałam 11 lat i dla mnie to było w ogóle jakieś takie źródło wielkiej inspiracji. Tak, on nam co tydzień wysyłał listy o tym, co tam się u niego dzieje i ja po prostu zaczęłam wtedy marzyć o Afryce, albo w ogóle zaczęłam marzyć o egzotyce. I myślę, że to marzenie o egzotyce chyba, bo rozmawiać będziemy o parach dwujęzycznych, tak jakby ze mną wędruje przez historię wszystkich moich związków. Bo ja zawsze, nigdy jakby praktycznie nie byłam zainteresowana Polakami, zawsze interesowało mnie to, żeby powiedzmy, przy okazji związku coś ciekawego poznać, czyli coś innego. I teraz nie wiem, jak powrócić do tego, a jak żeśmy się poznali, chciałeś, Konrad, żebym opowiedziała, tak? Nie, to do tego dojdziemy, bo najpierw jeszcze, zanim się poznaliśmy, sporo twojego
życiowego doświadczenia. Tak, już miałam 30 parę lat, to już. Tak, tak. Już miałaś na swoim koncie sporo różnych doświadczeń. Więc tak powiedz, no może nie tak bardzo dokładnie, jaka była twoja droga do momentu, kiedy właśnie ja do ciebie zadzwoniłem. Więc moja droga życiowa była taka, że ponieważ ja jestem po części też, przepraszam, obudziło mi się dziecko, tak? Obudziło mi się niemowlę tutaj, więc ono może troszkę też pouczestniczy. Ale absolutnie nam to nie przeszkadza. Niemowlę ma miesiąc i ma też prawo, że tak powiem, do tego, żeby być karmione. Być może będzie się załatwiać w waszym towarzystwie. Więc przepraszam. Więc dobrze, wracając do tematu. Ja, mając korzenie czeskie, postanowiłam wyjeżdżać na studia do Pragi od razu po maturze, więc zaczęłam się pilnie uczyć czeskiego na początku klasy trzeciej. No i jak już się nauczyłam czeskiego, to dostałam się na Uniwersytet Parola w Pradze na filologię czeską. No i tutaj w wieku lat 19, wyjeżdżając do Pragi sama, bez rodziny, rozpoczęłam swoje ekspackie życie, które było dla mnie jako młodej dziewczyny, która w ogóle jakby po raz pierwszy opuściła dom rodziny, to był dla mnie ogromny szok. Jednocześnie wytłumacz tym wszystkim, którzy niekoniecznie znają takie terminy, co to znaczy ekspackie życie. To pochodzi od słowa ekspat. To pochodzi od słowa ekspat, czyli stałam się ekspatką, czyli ekspat, jak jeśli sobie spojrzymy na definicję języka, słownika języka polskiego, to ekspat to jest bodajże wysoko wyspecjalizowany pracownik zagraniczny, czy tam ktoś, kto wyjechał za granicę, na przykład firma go wysłała albo znalazł pracę jako wysoko wyspecjalizowany specjalista. Natomiast niekoniecznie musi to być, to jest osoba, która nie jest uchodźcą, która nie ucieka przed wojną, ale która się zdecydowała z jakiegoś powodu na wyjazd za granicę. Na ogół ta czyli osoba... Czyli jest migrantem w jakimś stopniu. Tak, jest tak. Ale bardzo częsta sytuacja migrancka jest taka, przeważna większość osób, które są ekspatami, to są często kobiety. Oni z własnej woli. To są często kobiety towarzyszące lepiej zarabiającym mężom, którzy zostali jako ci wyspecjalizowani pracownicy wysłani właśnie przez firmę za granicę. I to są ekspatki. A oni są ekspatami. I są jeszcze ekspaciątka. I jeszcze są ekspaciątka. Tak, różne. No i jeszcze można całe spektrum LGBT+, można to jakoś tam w różny sposób odmieniać, ale to już zawiłości językowe zostawmy. To nam pomoże z tym Agnieszka. Dobrze, jedziemy dalej z twoją biografią. Więc moja biografia, więc w tych Czechach, jak pojechałam do Czech, to na początku jakby zderzyłam się z tą rzeczywistością, no jakby życia w innym kraju, innej mentalności, mówienia w innym języku. Ja wtedy miałam chłopaka Czecha, byliśmy razem już od roku, bo rok było, jakby rok naszego związku był na odległość. No i dla mnie to było bardzo trudne doświadczenie, tak przez 2 lata rzeczywiście naprawdę musiałam się jakoś tam oswajać z tą sytuacją. Potem jak już się do tej sytuacji przyzwyczaiłam i już kończyłam studia, to ten mój chłopak Czech wyjechał do Paryża. I ja postanowiłam go pojechać za nim, towarzyszyć mu. Napisałam szybko pracę magisterską, jak najszybciej postanowiłam obronić się i pojechałam do niego do Paryża i wydawało mi się, że już jakby taka uzbrojona, już po tym, co przeżyłam w Czechach, to już dla mnie to nie będzie żadnym szokiem, tym bardziej, że mówiłam też już po francusku, no ale okazało się, że jednak przyjazd do Paryża znowu jakby poczułam się w tej sytuacji takiej granicznej, to znaczy zadawałam sobie wiele egzystencjalnych pytań związanych z tą nową sytuacją, że jestem w jakimś innym kraju, którego nie znam. I w zasadzie kim ja jestem, co ja chcę robić i co to dalej ze mną będzie. No i w tej Francji w rezultacie tam jakoś powoli zaczęłam sobie to układać, wymyśliłam na siebie pomysł, zaczęłam tam studiować hungarystykę między innymi. No i zostałam tam 4 lata, czyli w sumie moje doświadczenie ekspackie to jest doświadczenie 9-letnie. Tam też ten związek z Czechem mi się rozpadł w tym Paryżu, zaczęłam, miałam chłopaka Francuza. No i w roku 2009 generalnie jakby
zdecydowałam się na powrót do Polski. Pamiętam, że wówczas przekonała mnie do tego moja siostra, bo ja byłam po rozstaniu z Francuzem. Moja siostra mi powiedziała, w Polsce też są fajni faceci. No i pojechałam do Polski. I tutaj się znalazłam jako osoba dorosła, bo ja właśnie dorosłego życia nie prowadziłam w Polsce. Po raz trzeci w takiej sytuacji trochę ekspackiej znowu, nie? No bo nie znałam tej Polski. Nie wiedziałam takich podstawowych rzeczy. No, nie wiedziałam, jak funkcjonuje Polska, jak się jest człowiekiem dorosłym. I od 2009 jestem tutaj. No i co? I tutaj w Polsce poznałam swojego pierwszego męża. No i moja... Ale który też nie był z Polski, o czym za chwilę powiemy. Też nie był z Polski, bo był z Togijczykiem, Togo, czyli naszym językiem, porozumawialiśmy się między sobą w języku francuskim. No i potem, jak się z nim rozstałam, to po dwóch latach bodajże, po roku poznałam Mikaela, który jest bratem mojej przyjaciółki, która jest Kongijką, której pomagałam, ona była uchodźczynią i tam jakoś jej pomagałam i ona mnie przedstawiła, zresztą przedstawiła mnie wszystkim swoim bratom właśnie, proponując mi ich jako potencjalnych partnerów, a ja stuknij się w głowę, ja nikogo nie chcę, no ale w końcu mi przedstawiła tego dobrego i jakoś tak. Rozumiem. Czyli miałaś... Prowadziłam go do Polski i został ekspatem. Miałaś wybór wśród wielu braci twojej przyjaciółki. Miałam wybór, tak. Ale wróćmy może jeszcze na chwilę do takich przyczyn, dla których stałaś się taką osobą, jaką jesteś. Tak. Bo widać, że ty jesteś, używając takiego języka, no powiedziałbym, dla niektórych pozytywnego, dla niektórych niekoniecznie, jesteś typową taką Europejką kosmopolitką. W jakimś sensie wszystko jedno, gdzie mieszkasz, mówisz kilkoma językami, potrafisz się znaleźć właściwie w każdym środowisku. I charakter twojej pracy jest taki, że możesz równie dobrze robić to w Warszawie, Radze, Paryżu, a może nawet w Afryce. Ale jest jeszcze jedna taka troszkę intymna wiadomość. Mam nadzieję, że na mnie nie nakrzyczysz za bardzo. Powiedz, jakie są twoje rodzinne korzenie i kim był twój pradziadek? Słucham. Konrad. Dobrze, więc powiem to zdanie, którego oczekujesz. Jestem prawnuczką Jarosława Iwaszkiewicza, tak? Więc nie wiem, jak to się wiąże, ale w ogóle jakie moje korzenie są takie bardzo, 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 powiedziałabym, narodowościowo też ciekawe, no bo mam korzenie, przecież Jarosław Iwaszkiewicz sam... Wychował. Też był jakby ekspatem, prawda? Ponieważ tak, on pochodził z obecnej Ukrainy. Z obecnej Ukrainy. Ja mam korzenie czeskie, tak? Jakieś tam... No tak, no, ale nie wiem, jaki związek ma Jarosław Iwaszkiewicz z tym, kim ja się stałam. Dla ciebie to widzę, że jest, ma dosyć duże znaczenie, ale ja bym... No nie wiem, czy to miało wpływ, no. No, wydaje mi się, jak ja obserwuję ciebie i twoją siostrę, to... Wasza rodzina ma takie, powiedziałbym, ambicje, czy po prostu jest rodziną, gdzie wykształcenie pełni bardzo ważną rolę, znajomość języków, tak. I taką otwartość na świat. Rzeczywiście, może otwartość na świat. To chyba jest istotne. Wiesz co, ja sobie nawet w ogóle z tego nie zdaję sprawy, bo ja jednak wróciłam w roku 2009 do Polski i ja się tak cały czas jeszcze się tu nie zadomowiłam, bo ja sobie mówię, że ja jestem byłą i przyszłą ekspatką, bo przecież się wybieramy do Afryki. Jak oglądam nawet programy telewizyjne, to są programy francuskie, francuskiej telewizji. I ja tak naprawdę myślę, że jest we mnie jakiś taki opór, żeby dobrze poznać to społeczeństwo od tej złej strony, to polskie, nie? I ja tak zamykam trochę oczy na ten polski taki nacjonalizm. Nie chcę tego widzieć, wiesz, taki właśnie kompleksy Polaków, że oni są może jacyś gorsi, te wszystkie dowcipy o mierzeniu przyrodzenia. To jakoś tak stronię od może przebywania za bardzo w polskim towarzystwie jednak. Boję się ataku, boję się rasizmu, boję się, że coś usłyszę i unikam.
Dobrze, to teraz tak, na chwileczkę chciałbym, żebyś sobie odpoczęła, a poprosimy Agnieszkę, bo już mamy trochę taki psychologiczno-społeczny rysunek postaci, którą tutaj mamy zaszczyt gościć, rodziny i konkretnej osoby. I zgodnie z twoimi obserwacjami, badaniami, czy Matylda jest typowa, czy jest wyjątkowa? Jak to jest? Ja przeprowadziłam te moje badania tutaj z parami, które są w Polsce i mają właśnie tych partnerów z zagranicy, kobieta lub mężczyzna, oczywiście w różnych kombinacjach. I teraz jak Matylda mówiła o tym, że nigdy nie myślała o Polakach, to znaczy jako potencjalnych partnerach, i mnie się od razu przypominają co najmniej dwie takie pary, w których właśnie Polki mówiły podobnie. Myśmy w tych naszych rozmowach, które były w temacie, w takim podtemacie tego naszego wywiadu, tych naszych rozmów, rozmawialiśmy o tożsamości w parach dwujęzycznych, jak oni się czują, jak oni patrzą na siebie. I to jest właśnie ciekawe, że znaczy z jednej strony na przykład mówienie, że Polak mnie nie interesuje albo nie widzę siebie w związku z Polakiem, tylko z kimś innym, spoza mojej kultury, to właściwie tutaj od razu nam wychodził jakby temat czy problem stereotypów narodowych. Ja ich pytałam, czy wy patrzycie na siebie przez jakby swoje nacje, przez pewne stereotypy, prawda? Niemcy, Francja, właśnie kraje afrykańskie i tak dalej. I właściwie w każdej parze, co jest ciekawe, nigdy nie, wszyscy się odżegnywali od stereotypów. Nikt nie mówił, że prawda, ja mam Niemkę, to ona musi być, nie wiem, pracowita, punktualna, nie wiem, jakie tam jeszcze określenia pasują, prawda, które my mamy. Albo że na przykład, nie wiem, jestem w związku z Rumunem, to on musi, nie wiem, zawsze się spóźniać, albo nie wiem, nie jemy nigdy wspólnie posiłków, czy coś takiego. Nie było czegoś takiego. To znaczy, oni uważają, że to jest bardzo duże ubogacenie właśnie kulturowe, natomiast każda para podkreślała, że te indywidualne związki nie są uznawane za relacje dwóch kultur, tylko zawsze są to relacje konkretnych osób. To znaczy, no nie wiem, jest Niemka, Francuz, Hiszpan i to jest konkretna osoba, konkretna osoba. Na przykład przypomina mi się też para Polki z Hiszpanem i na przykład ta Polka mówi, gdyby on był typowym Hiszpanem, to nigdy bym za niego nie wyszła. No dokładnie, gdyby on był typowym Kongijczykiem, to ja bym za niego nigdy w życiu nie wyszła. Przepraszam. Właśnie, że każda z tych osób po prostu jest najpierw tą osobą, ma te szczególne cechy, prawda? Można, nie wiem, to są wszystko skojarzenia, to jest trochę tak jak tak, rozmowa tak, o gestach, prawda? Na przykład mam sąsiada, nie wiem, o jakiejś konkretnej narodowości, nie wiem, Rosjanina, Duńczyka, nie wiem, i na przykład mogę ich nie lubić, ale mogę spotkać Duńczyka, prawda? Czy mogę spotkać Rosjanina i gdzieś tam to przeważy, prawda? Czy gdzieś to zostanie przewalczone. Także podsumowując to, ten konkretny punkt, to właśnie jest coś takiego, że to zawsze są konkretne osoby, nigdy nie nacje. I jeszcze jak tu mówiłaś o tej atrakcyjności, jakby o tej egzotyce, przypomniał mi się też jakiś skądinąd, pamiętam, bo czytałam trochę, szukałam literatury na ten temat, jeden z artykułów został tak właśnie dość ciekawie zatytułowany, właściwie wyimkiem, taką frazą prawdopodobnie, którą badaczka usłyszała. Tytuł brzmiał I always wanted to marry a cowboy. I właściwie to jakby trochę tutaj też podsumowuje ciebie, nie? W tym sensie. Tak, ale w ogóle ja się zawstydziłam, powiedziałam, że ja bym nigdy nie wyszła, gdybym był typowym Kongijczykiem, bo w ogóle co to jest typowy Kongijczyk? No właśnie, dokładnie, ja słyszę... Odradzają się w głowie, nagle się włącza jakiś taki stereotyp, a za chwilkę sama się zganiłam za to, że to powiedziałam, nie? Tak. Drogie moje panie, teraz proponuję, żebyśmy na chwileczkę odpoczęli
od opowiadania o tym, co wam się przydarzyło albo co badałyście, tylko spojrzymy na taką małą sondę, którą znalazłem pod tytułem W Polsce, pożyczamy to, w Polsce nie ma rasizmu, czarna skóra, białe maski. Kornelu, prosimy o projekcję. Ja pochodzę z Zimbabwe, tutaj zamieszkałam i jakoś tak wyszło, że po prostu no, Polska stała się moim domem. Żyję w Polsce, ponieważ się tu urodziłem. Są sytuacje, wiadomo, no takie typu, nie wiem, zaczepki, wizwiska i tak dalej, no to to jest dosyć prosto do skojarzenia, ale są też sytuacje takie, jak typowa ciekawość po prostu, że patrzą na mnie inaczej, pokazują, że są ciekawi, że komentują po prostu kolor skóry i tak dalej, i tak dalej. Byłem pobity. To nie było chyba najbardziej przykre, ponieważ to, co pamiętam najbardziej, to jak miałem 12 lat i napisano pod moim blokiem napis śmierć czarnucha. Tylko dlatego to było najsmutniejsze doświadczenie i najbardziej bolesne dla mnie, związane z rasizmem, że potem przez 2 lata niecałe mijałem ten napis idąc do szkoły, każdego dnia. Rozmawiałam z Polakami na temat rasizmu i nikt tego nie rozumiał, jakby o czym właściwie ja mówię, bo przecież tutaj w Polsce nie ma rasizmu, wszyscy jesteśmy fajni i mili i sympatyczni i cię kochamy i nie przesadzaj. A potem wyjechałem ze swojego miasta rodzinnego, ale tak czy siak zawsze jak wracałem do domu, to kojarzył mi się dom z napisem, może na zamalowanym, śmierć czarnucha pod blokiem, bo nie można było wymienić całego bloku. Doszłam do tego, że w sumie nie bardzo mnie tutaj może ktoś zrozumieć i w sumie no, jak mówię, to czuję się jakbym może rzeczywiście przesadzam, a może jest inaczej. Mój ojciec nie dał rady żyć w Polsce w latach 90. i stąd po prostu uciekł. Mój biologiczny ojciec pochodzący z Nigerii. A ja postanowiłem, że tu zostanę i będę tu żył całe swoje życie. No właśnie, mamy tutaj przykład Polaków, polskich obywateli, urodzonych w Polsce, będących po prostu naszymi braćmi czy siostrami, którzy jednak troszkę odczuwali, może dzisiaj też, ale mam nadzieję, że to się zmienia, no to, że nie wszyscy tutaj potrafią być tolerancyjni, normalni i tak dalej. I teraz myślę, że warto by było opowiedzieć historię, jak Matylda, to Matylda opowie oczywiście, poznała Kevina. Co wtedy robiłaś? Wiem, że nie tylko jesteś tłumaczką, ale wtedy byłaś tłumaczką. Trafiałaś jako wynajęty tłumacz na lotnisko Okęcie i tam pomagałaś tym pracownikom zajmującym się obcokrajowcami, nie mówiącymi po polsku, no, żeby mogli się porozumieć z tymi przybyszami. No to jak to było? No to było tak, że zadzwonił do mnie funkcjonariusz Straży Granicznej, bo ja tam w pewnym momencie trafiłam na taką listę współpracujących z nimi tłumaczy języka francuskiego. Poprosił mnie o przyjechanie na lotnisko, żeby potłumaczyć, że mają tutaj kogoś, kto tam próbował nielegalnie przekroczyć granicę. Na ogół to się odbywa tak, że taka osoba okazała sfałszowany dokument. No i przyjechałam. Na początku, jak weszłam tylko do tej sali, to pamiętam, że ten strażnik graniczny, który miał prowadzić przesłuchanie, powiedział mi, niech pani lepiej nie siada tak blisko, niech pani sobie odstawi to krzesło, bo nie wiadomo, jakie choróbsko oni mogą przywieźć. No i po jakimś czasie, po 5 minutach, wszedł właśnie Kevin. No i potem się okazało, że to jest potem. Nie od razu się okazało, ale niebawem się okazało, że to jest. Jakoś żeśmy się do siebie zbliżyli. On został wysłany do ośrodka zamkniętego. I ja próbowałam za pomocą różnych. Kontaktując go z różnymi organizacjami, które wspierają uchodźców,
wyciągnąć z tego ośrodka zamkniętego, bo wiedziałam, że nie powinien się tam był znaleźć. On mówił o przemocy, o torturach, przez które przeszedł w wyniku jakiejś tam swojej działalności, nazwijmy to opozycyjnej. Zresztą w Polsce przeszedł operację kolana. A taka osoba, która mówi o przemocy fizycznej, takiej jakiejś o torturach, o znęcaniu się, nie może w ogóle znaleźć się w ośrodku zamkniętym. To jest zakazane, to jest prawnie niedozwolone. Mimo to umieszczono go w tym ośrodku, no i jakby chcąc mu pomóc, jakoś się tam z nim skontaktowałam, no i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i okazało się później, że jakoś na tym etapie, się, żeśmy ze sobą dobrze rozumieli. No i w rezultacie jest to ojciec mojej pierwszej córki. No tak, to porozumienie było dość daleko idące, tak. Ale też zdaje się, w jakim sensie to pomogło Kevinowi w znalezieniu miejsca sobie w Polsce, prawda? Ja myślę, że on sobie nigdy tego miejsca tak naprawdę nie znalazł. No ale czasowo przynajmniej tutaj osiadł i też jego sytuacja taka czysto formalna była no, załatwiona, zostało to zalegalizowane, ponieważ był ojcem polskiej dziewczynki, tak? Polki, obywatelki polskiej. Sam nie miał obywatelstwa, ale jakiś tytuł do bycia tutaj i pracy, podjęcia pracy chyba mu to dawało. I myśmy się poznali w taki sposób, że ja usłyszałem informację, że właśnie takiego Afrykanina wyrzucił, czy nie chciał wziąć na pokład autobusu kierowca. To jak możesz, to opowiedz, jak to było. Tak, on się wybierał do Berlina, miał zaplanowaną podróż do Gany bodajże, żeby się tam spotkać z bliskimi i miał lot z Berlina i miał kupiony bilet na autobus z zachodniego do Berlina. I po prostu kierowca, widząc go... Kierowca zachodniego w Warszawie. Kierowca tego autokaru, który jechał do Berlina, nie wpuścił go na pokład, twierdząc, że jest terrorystą i że on się boi. Jeszcze go przy okazji oblał spryskiwaczem do okien. To była akcja, która była... moja siostra, która jest dziennikarką, podniosła raban i to była taka... Ja wtedy udzieliłam kilku wywiadów do różnych mediów, no i między innymi byłam zaproszona do Maślaka na poranek w Tok FM-ie i tam mnie usłyszałeś. No tak. I tak miałem przyjemność Cię poznać. Zaczęliśmy się trochę zastanawiać, czy i jak można by opowiedzieć Twoją historię, która była w trakcie. Ja mogę tutaj zdradzić kulisy, może to nie jest najważniejsze w tym temacie, ale jeśli się chce zrobić film dokumentalny, to dobrze jest poznać te osoby, które mogą być potem na ekranie, żeby tego tak nie robić na łapu-capu, bo jeśli to ma być dokument, a nie taki prosty reportaż, to trzeba wiedzieć jakby jak z tymi ludźmi było wcześniej, co będzie potem i jakoś to wszystko dobrze przemyśleć. A zdobycie środków na realizację takiego filmu też nie jest takie proste i pamiętam, że jak próbowałem jeszcze wtedy, to było w czasie, kiedy no, można było jakoś w miarę normalnie rozmawiać z polską telewizją, to, no, to już wtedy to wywołało jakiś taki lekki opór, że to może lepiej tego tematu nie dotykać, tak? Bo to śliskie, bo ci imigranci, no to tutaj różne kłopoty mogą mieć i po co tutaj jeszcze takie ksenofobiczne nastroje podnosić. Także mi się nie udało zbyt szybko, ale koniec końców dostałem niewielkie środki z Instytutu Filmowego. Pamiętam, że pan dyrektor Śmigulski się jakoś bardzo tym projektem zainteresował, po mojemu zdziwieniu, i jego decyzja była pozytywna już parę lat później. No dobrze, i dlatego, znaczy to była przy okazji właśnie moja praca, ale mnie to zainteresowało w ogóle, co się z tobą działo. Z tym, że jak rozumiem, ty masz teraz troszeczkę problem z córeczką. Czy jest tak, że musisz się nią zająć, a my porozmawiamy... Nie, ja muszę nie powiedzieć, żeby mi zamknęła drzwi. Dobrze, to ja przez chwilę porozmawiam z Agnieszką, a ty zrób to, co musisz, dobrze? I wróć do nas.
Jeśli nie tak mogę wstać, bo jak wstanę, to zobaczycie mój biust. Słuchaj, to wyłącz kamerę na chwilę na przykład i to dobra. Jest jakiś pomysł, dobrze? A my wracamy do... I jak wróć, jak będziesz już z powrotem, to włącz kamerę i się zgłoś, dobra? A ja będę rozmawiał dalej z Agnieszką. Dobrze, Agnieszko, to teraz tak. Ja bym chciał, żebyśmy trochę porozmawiali o twojej książce. Skąd tobie się, że tak powiem, wzięło to, że zaczęłaś jako lingwistka nie zajmować się, nie wiem, różnymi specyficznymi cechami współczesnej polszczyzny czy innego języka, tylko te pary i to zderzenie kultur w tych parach. No to dlaczego? No trochę to jest tak, że szukałam tematu. Pary dwujęzyczne napisałam, to jest moja trzecia książka, to znaczy po moim opublikowanej pracy doktorskiej, po mojej opublikowanej pracy habilitacyjnej. Habilitacja dotyczyła wielojęzyczności w Szwajcarii, także ta wielojęzyczność jest, była. Natomiast to jest taki temat, który troszeczkę właśnie sobie jakby wymyśliłam, trochę dojrzał, żeby go zeksplorować tutaj w Polsce, ponieważ trochę się pojawiło cudzoziemców wokół nas. Każdy w sumie kogoś tam zna. No i jakoś tak od takiego pierwszego impulsu, konceptu właściwie dotyczącego cudzoziemców, dotyczącego par. Poza tym sam pomysł na pary wydał mi się tym bardziej ciekawy, że w językoznawstwie bardzo często, albo tak bardziej typowo, klasycznie, taką jednostką, że tak powiem, badawczą jest albo właśnie pojedyncza osoba, albo grupa, czyli jakaś społeczność. Natomiast no, para to jest no, związek, jak sama nazwa wskazuje, no, dwójkowy, taki dualny i jest on inny, rzeczywiście jest on inny, jest on bardzo specyficzny. Także stąd się w sumie to wzięło, nie? To jest trochę takie szukanie tematu, ale jak już weszłam w ten temat, to rzeczywiście pojawiają się następne, otwierają się, że tak powiem, przede wszystkim otwiera się taki duży podtemat w temacie par dotyczący dzieci, dotyczący studiów nad rodziną, która też jest troszeczkę takim jakby pobocznym tematem, bardzo rozbudowanym, tak samo jak dwujęzyczność dzieci, bo wielu badaczy pochyla się nad dziećmi, bo u dzieci się dużo dzieje, ale przecież dzieje się też dużo u dorosłych dwujęzycznych, bo często, dość często te pary, to znaczy w moim badaniu, ale myślę, że też tak w ogóle, to są ludzie, którzy często wchodzą w dwujęzyczność jako osoby dorosłe. Mając wtedy, to też jest ciekawe, czy one korzystają z jakiejś swojej znajomości już, którą mają, czy podejmują decyzję, że uczą się języka partnera lub partnerki, szczególnie jeśli ten język no, nie jest takim językiem popularnym, czy językiem dużym, czy na przykład poprzestają na kontakcie w języku trzecim, tak zwana lingua franca, czyli język, który nie jest rodzimy dla żadnego z nich. Więc no, jest tu szereg różnych istotnych kwestii, prawda? A poza tym, jeżeli już ustalą sobie jakąś komunikację, a najpierw zawsze jest ich dwoje tylko, w sytuacji, kiedy pojawiają się dzieci, zaczynają się zastanawiać, czy te wybory językowe, czy ta komunikacja może być taka po prostu bardzo swobodna, nieprzemyślana, czy dla dobra dziecka albo z chęci przekazania mu dwujęzyczności, może lepiej byłoby to jakoś usystematyzować, bo to jest bardzo wskazane u dzieci, prawda? Czy w kontakcie z dziećmi. Także tak to wyglądało u mnie. To za to dziękuję, a jeszcze chciałbym, żebyś wyjaśniła mi jedną rzecz, którą znalazłem w takiej twojej w takim krótkim streszczeniu tego, o czym moim zdaniem możemy rozmawiać, mianowicie napisałaś mi o ideologii językowej, opinii o językach. Jakbyś mogła troszeczkę to rozwinąć, zaraz przejdziemy z powrotem do Matyldy, ale na razie ja bym chciał właśnie, żebyśmy jak zrozumieli, na czym to polega ta ideologia językowa.
Ideologia językowa to jest taki termin, który funkcjonuje często no rzeczywiście w literaturze naukowej, tej literaturze językoznawczej czy socjolingwistycznej. Ideologia językowa to jest po prostu jakby taki zespół opinii, jakby poglądy na temat języków, a także wiedza, opinie dotyczące również osób, które posługują się tymi językami. To tak trochę brzmi właśnie, może rzeczywiście warto to wyjaśnić, ale to obejmuje właśnie opinię, też stosunek do języka, stosunek do osób mówiących tym językiem, a także w pewnym sensie do jakiegoś takiego mojego poglądu na języki, poglądu na to, jak na przykład będę wychowywać swoje dziecko, jaka jest moja ideologia językowa, to znaczy, czy ja uważam, że to dziecko powinno mieć takie wychowanie, czy ten język stanowi jakąś wartość, czy po prostu samo myślenie, czy samo rozważanie takiego dylematu już w jakimś stopniu wskazuje pozytywne nastawienie do dwujęzyczności, czy dwukulturowości, że gdzieś jest w tym jakaś wartość. Także w ten sposób te ideologie językowe bym zdefiniowała. No tak, jeden z filozofów kiedyś wypowiedział takie słynne zdanie: granice mojego języka to granice mojego świata. I ja też mam takie osobiste doświadczenie, że jeśli posługujemy się nie tak tylko na zasadzie rozmówek i zamawiania drinków w hotelu, ale tak na co dzień innym językiem i musimy trochę wniknąć w taką kulturę, która no nie zawsze jest tak odległa jak, nie wiem, Togo czy Kongo, ale nawet brytyjską. Tak? Ja mieszkałem kilka lat w Anglii i jestem stosunkowo blisko związany z moimi zawodowymi kolegami z różnych krajów, więc te kontakty jakby utrzymuję, no to mam wrażenie, że mój horyzont, moje takie myślenie o świecie się bardzo zmienia i rozszerza. I to w dużej mierze jest związane z językiem, ponieważ pewne słowa, pewne pojęcia, pewne terminy, mimo że teoretycznie są przekładalne, to w istocie nie są do końca przekładalne, ponieważ one jakby pociągają za sobą albo wynikają w jakimś sensie z kultury danego miejsca, z pewnego obyczaju, z obserwacji świata. No to jeszcze pamiętam ze studiów polonistycznych, że bo ja wiem, chyba Indianie Hopi mieli specjalne określenie na jelenia zabitego po drugiej stronie rzeki o świcie, prawda? To był takie jakieś specjalne słowo, a na przykład Eskimosi mają ogromną ilość słów na śnieg. I tych rodzajów śniegu, które oni rozpoznają, jest tak wiele, że po polsku to można ze 3-4 pewnie wymyśleć takie terminy, a oni mają chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt. Ale to ma ścisły związek z rzeczywistością. Jak się nauczy to obserwować, rozpoznawać, to wtedy rzeczywiście nasze myślenie się bardzo rozszerza i zaczynamy rozumieć tych ludzi lepiej. Więc ten język. Ale jest... ja nawet bym tutaj dodała, że tak, no język jest tym światem, tym drugim światem albo kolejnym i naprawdę miałam również parę, gdzie właściwie nauka języka partnera czy partnerki no w jakiś sposób stała się kluczowa. Ona też, wchodzenie w język, w kulturę, ale właśnie w język, to też jest jakaś manifestacja zaangażowania w związek, prawda? No jest dowodem, że się interesujemy, tak? Że to dla nas jest ważne. Jest dowodem, bo to jest no, nauka języka jest zajęciem czasochłonnym, długofalowym i powiedzmy, jeżeli mieszkamy, dajmy na to w Polsce, prawda, z partnerem, który jest cudzoziemcem i ten partner, miałam właśnie taki przypadek, on jakby no polega tylko na swojej żonie, polega tylko, ona właściwie załatwia i jakby organizuje całe ich życie. Bez języka no on jest niesamodzielny, prawda? I nie robi w tym postępów, on nic w tym kierunku nie robi, więc w związku z tym ten związek tak troszeczkę no miał tam jakieś swoje trudne momenty. Właśnie przez to, że ten język no byłby... Zabrakło właśnie tego dowodu, tego zaangażowania.
No tak, to teraz wracamy do Matyldy. Matyldo, teraz chciałbym, żebyś opowiedziała, no, jak to było z Kevinem w tym sensie, że początkowo wydawało się, że to jest no, bardzo dobry związek, no bo jego owocem była Lea, która jest cudowną dziewczynką, ja Leę znam już od ładnych paru lat i jest to tak słodkie dziecko, że po prostu jest to nieprawdopodobne, jak bardzo no, jak bardzo takie dzieci są fajne, tak? Jeszcze w dodatku jest taka cecha dzieci z takich związków, że mówią takim trochę grubszym głosem, co tworzy takie dosyć zabawne sytuacje, bo się wydaje, że to jest jakiś taki duży człowiek, a to taka malutka dziewczyna. Ale był element, który może nie jest najfajniejszy, ale on jakby jest bardzo znaczący. I pary się rozpadają z powodu różnicy charakterów, różnych tam spraw. Jak doszło do tego, że wy no, się rozstaliście, tak? Bo ja wiem, ale to, co możesz powiedzieć, nie chcę tutaj wchodzić w jakieś nadmierne intymności, w takim aspekcie psychokulturowym. Czy możesz to określić? Myślę, że to jest właśnie to, co mnie zdumiewa, bo w zasadzie ludzie mogliby sobie powiedzieć, no kurde, babka się nie uczy na błędach, no miała jednego z Afryki, a potem się pakuje w to samo. Właśnie tak stereotypowo do tego podejść. A ja widzę, że jednak różnice mentalności moje z moim pierwszym mężem były tak diametralne, to było w ogóle, no jakby my żeśmy naprawdę nadawali, to zupełnie żeśmy niektórych rzeczy nie rozumieli, jak to działa, jak w ogóle chcemy, wartości były zupełnie inne, w ogóle sposób postrzegania świata był zupełnie inny. A jednak widzę, że to zauważyłam właśnie, na początku poznałam przecież siostrę Mikaela, Rzetu, i z Rzetu przecież była taka, no to była ogromna przyjaźń. Nie, ja mówię w czasie przeszłym, bo ona teraz mieszka we Francji, tak, ale jest to ogromna przyjaźń, bliskość. I ja w ogóle się nie spodziewałam po tym doświadczeniu z moim pierwszym mężem, że ja bym mogła jakby mieć coś takiego jednak, o czym zawsze marzyłam. Właśnie z takim egzotycznym człowiekiem nawiązać taką bliskość i taką zażyłość. Bo po pierwszym małżeństwie myślałam, że jednak się nie da. Dobrze. To poczekaj chwileczkę, ja chcę powiedzieć o moim spostrzeżeniu, a ty w razie czego sprostuj, jeszcze ja tutaj trochę nie nadużywam, czy nie przesadzam. Mianowicie, jak ja poznałem ciebie, zresztą do dzisiaj tak jest, to mam wrażenie, że mimo, że ty jesteś może nie do końca głową rodziny, ale jednak taką osobą sprawczą, która i pracuje, i zarabia, i dba, i planuje, i tak dalej, to taka romantyczna strona twojej psychiki i twoja romantyczna strona jest taka, że ty byś chętnie pojechała do Afryki i tam podróżowała, przeżywała przygody, jak w tych książkach podróżniczych, weszła na Kilimandżaro, pojechała na takie bezkrwawe safari z aparatem. Z jutro, jutro bym to zrobiła. No właśnie, tak, ciebie w ogóle łatwo jest to, na takie coś wziąć i tutaj dla panów, którzy chcieli się bliżej zaprzyjaźnić z Matyldą, to jest taka wskazówka, ale muszą być czarnoskórzy. Nie wykluczam większość Polaków. Dziękuję za reklamę. Natomiast Kevin okazało się, że był człowiekiem, który dążył do takiego mieszczańskiego modelu, tak? Że jego ulubioną rozrywką było siedzenie na kanapie, oglądanie meczu piłkarskiego, tak. A Matylda podawała piwo ewentualnie schabowego i generalnie rzecz biorąc taki patriarchalny model rodziny z tym samcem, który po pracy to sobie tam właśnie odpoczywa i robi to w tym M3 przed dużym telewizorem i właściwie nic więcej mu do szczęścia nie potrzeba. A te rojenia o jakiejś wyprawie do Afryki, z której on z trudem się wydobył, to po prostu jest szaleństwo. Tak zapamiętałem ten konflikt. No trochę tak było, tak. Tak, myślę, że to jest pułapka, w którą wpada wiele takich, powiedzmy to,
marzących Europejek, tak? Że jednak my mamy taką romantyczną wizję właśnie tej Afryki, jak tam pojedziemy, będziemy się tymi sierotami opiekować, tak? I w ogóle będzie cudownie, a często ci goście po prostu marzą o jakimś takim luksusowym życiu, który no, znają to. W zasadzie wyobrazili sobie to na podstawie jakichś, nie wiem, amerykańskich czy europejskich filmów i seriali i wyobrażają sobie, że właśnie te białe kobiety to tylko siedzą i fryzjer, paznokcie, tak. Nawet wystarczy spojrzeć na te teledyski afrykańskie. Nie wiem, czy znacie, ale teledysk afrykański typowy to jest taki. Bardzo, bardzo bym chciała, żeby teledyski mojego męża tego nie przypominały. Ale generalnie on śpiewa o niej, ona ma taką wybieloną skórę, wyprostowane włosy, tipsy i ona się w wielkim domu przechadza w szlafroku, pod którym jest koronkowa bielizna. No widzisz, ja chciałem, żebyś mi pomogła, znajdując jakiś klip, a widzę, że gdybyś mi wcześniej to powiedziała, to może byśmy coś odkryli, no, ale się nie udało. Ewentualnie druga opcja, on wysiada z jakiegoś, nie wiem, super luksusowego samochodu, albo a wokół niego skąpo ubrane panie kręcą pupami. To jest druga opcja. Rozumiem. Są to takie męskie fantazje, czyli te teledyski afrykańskie to generalnie są pewnego rodzaju realizacją takiego jakiegoś ukrytego męskiego marzenia, tak? Że to nie jest. Myślę, że to jest taka tak, aktualna moda na teledyski w Afryce, tak. No dobrze, ale to zostawmy już Kevina, z którym się rozstałaś i jest tylko cudownym stworzeniem Lea, to myślę, że dobrze, że Lea jest. I jesteś sama, ja mówię w takim present historicum, czyli takim czasie teraźniejszym, ale dotyczy to przeszłości. Jesteś sama, mieszkasz w mieszkanku na Ursynowie, wychowujesz Leę, pracujesz jako tłumaczka i czujesz się troszkę samotna. I co dalej? Jak to było? Nie, to już nie było tak. Ja wtedy mieszkałam na Targówku, no ale w każdym razie czuję się troszkę samotna i mam tą super przyjaciółkę Żetu, z którą spędzam po prostu każdą wolną chwilę. No i ona mi wciska tych swoich braci, ja ich nie chcę. Ale chcesz mówić o tym poznaniu się z Mikaelem, czy co ja robiłam, jak byłam samotną matką i było mi super? Też. Jedno i drugie, no to wiesz, to jest twoja opowieść, ja co najwyżej mogę próbować cię inspirować, prowokować troszkę. Był wtedy we mnie taki żal, jeden inny Kongijczyk, chłopak, któremu pomagałam też jako uchodźcy, powiedział mi kiedyś tak, bo nie wiem Matylda, czy ty sobie zdajesz sprawę, ale na pewno gdzieś tam w twojej podświadomości jest myśl, żeby ten ojczym też miał czarny kolor skóry. A ja powiedziałam, to jest bardzo świadome. To nie, że ja. Czyli twój następny partner po rozejściu się z Kevinem. Ja pod tym kątem szukałam, jeśli to można nazwać szukaniem, tak? Bo ja nie szukałam jakoś aktywnie, to się po prostu zdarzyło. Bo ja byłam, jakby ja się czułam okej z tym, że jestem ja i Lea, było super. Ale nie wyobrażałam sobie innej wersji. Ja już sobie ustawiłam życie zawodowe pod tym kątem, że ja jestem gotowa, żeby do tej Afryki w każdym momencie wyjechać. Ja już byłam po prostu... Ja sobie całe życie urządziłam pod taki scenariusz, no. No dobrze, czyli chciałaś kolejnego Afrykanina, dlatego że pogry ci się podobają i tak, że twoja córka miałaby ojca takiego, no, podobnego trochę do prawdziwego biologicznego. Ja chciałam, żeby moja córka przede wszystkim wyrosła w takiej świadomości, że ma podwójne korzenie i że żeby ktoś jej przekazał tę dumę. Ja chciałam Afrykańczyka, ale który by był dumny ze swoich korzeni. Niestety biologiczny ojciec mojej córki nie był dumny ze swoich korzeni, bo on na przykład nigdy nie mówił do niej w swoim ojczystym języku. Mówił do niej w języku francuskim, jeśli w ogóle do niej mówił. O, to Agnieszka potem nam jeszcze... No, wracając do tematu. Jak te języki się wybiera właśnie w kontakcie z dziećmi. No dobrze, ale kontynuujmy twoje tutaj poszukiwania, no nazwijmy to narzeczonego, czy partnera, czy jak zwał, tak zwał. Jak ty to robiłaś? Przyznaj się. Nie robiłam specjalnie nic. Tinder? Facebook? Nie. Co? Nie. Nie robiłam specjalnie nic. To tylko, że tu mówiono, ale musisz sobie znaleźć jakiegoś chłopa, choć ja ci przedstawię mojego brata. A tych braci ona ma tuzin, zdaje się, tak? Tak.
No dobrze. Żaden z braci się nie sprawdził, tak? Były próby. No nie podobali mi się, ale jak zadzwoniła do Mikaela, to zobaczyłam go na wideo i stwierdziłam, kurde, no ten by się nadał. Nie, podobało mi się to, że był skromny. Mikael. Tak. Dobrze, czyli ty Mikaela poznałaś dzięki swatce, tak? To było no, tak ustawione. Tak, można nazwać, tak, perfidna swatka. Mhm. Jasne. I to co, że tu tutaj przyłożyła rękę do tego. No i widzisz zdjęcie czy klip wideo z Mikaelem? Nie, ona do niego zadzwoniła w moim towarzystwie na aplikacji WhatsApp. Przedstawiła mi go. Nie, on do niej zadzwonił. I ona odebrała słuchawkę i przedstawiła mi go. No i on od razu wyskoczył, że daj mi swój numer. A ja mówię, no wy Kongijczycy to szybko do sprawy przechodzicie. Ja cię jeszcze nie znam. On był daleko, on był tam w Afryce, a ty on tutaj. W Mozambiku wtedy. W Mozambiku, no tak, no to tak znowu szybko nie mogliście tutaj niczego zrobić poza wymianą numeru. Tak, daj telefon. Ja mówię, nie dam, ja cię jeszcze nie znam człowieku, ja ci tak szybko nie dam telefonu. Po czym on do niej przez miesiąc wydzwaniał i prosił ją o telefon. Żebym dała. A ona do mnie, daj. No to w końcu dałam. Ten telefon. Brzmi to z lekka dwuznacznie, ale dobrze. Telefon dałam. No telefon dobrze. Dałam. I pamiętam, co się dalej dzieje? 3 sierpnia 2018 roku do mnie zadzwonił o godzinie za 5:12. Mhm. No czy i to było znaczące, ale to było w nocy czy w dzień? Ja miałam właśnie iść do pracy, bo wtedy też uczyłam czeskiego w jakiejś firmie. No i tak, no i potem żeśmy przez... W ogóle to jest coś niesłychanego, bo ja sobie wyobrażam, kurde, tylko w dzisiejszych czasach, nawet 4 lata temu, ten związek był niby możliwy. Wydarzyło się coś tak zupełnie jakby niesamowitego i to jakby technologia nam to przyniosła, tak? Przecież mój pradziadek, prapradziadek Lilpop jeździł do Afryki na polowania, kurde, no przepraszam, afrykańskie zwierzęta, ale to były zupełnie inne jakby realia, tak? A dzisiaj, 150 lat później, ja mam, kurczę, no miłość mojego życia poznałam przez aplikację WhatsApp i 10 tysięcy kilometrów nas dzieliło w momencie, kiedy żeśmy się zapoznawali ze sobą. Także ten związek na odległość przez aplikację WhatsApp trwał do momentu pierwszego poznania, pierwszego naszego spotkania kilka miesięcy, bo od sierpnia do lutego, 24 lutego 2019 roku postawiłam swoją nogę w Mozambiku. No i tak żeśmy się spotkali pierwszy raz. No tak. Jak go zobaczyłaś, to co? Jak to czułaś? Czy to był ten facet z tych rozmów, czy to był zupełnie kto inny? Cały czas się bałam i żeśmy o tym rozmawiali i śmialiśmy się z tego, bo są takie nagrania na YouTubie, widać to, jak na przykład jakieś takie mieszane pary. Ona przyjechała do niego ze Stanów, do Nigerii. Na lotnisku okazuje się, że on uważa, że ona jest za gruba, czy nie wiem. Więc baliśmy się, że to będzie wielkie rozczarowanie, tak jak właśnie na tych wszystkich stronach, gdzie się ludzie poznają, jak już dochodzi co do czego, to okazuje się, że do siebie nie pasują. Okazało się, że bardzo się żeśmy dogadywali dobrze, nadal, tak? Bo żeśmy sobie już tyle rzeczy powiedzieli. To ja może wejdę ci w słowo, tylko w momencie, gdybym brnął tu za głęboko w twoje prywatne życie, to oczywiście asertywnie tutaj się postaw i powiedz, że poprosisz o następne pytanie. Mianowicie, jak wasz romans wyglądał codziennie? Bo ja wiem, tak, to mi opowiadałaś, ale jak wasz romans codziennie wyglądał przez tego WhatsAppa? Bo myśmy się codziennie kontaktowali o pewnej określonej porze. No nie chcę więcej sam zdradzać się. Powiesz tyle, ile będziesz chciała. Konrad, no nie wiem, co ty pamiętasz z moich opowieści, ale my żeśmy się dzwaniali zawsze, jak moja córka jeszcze spała, a ponieważ Mikael jest muzykiem i wracał wtedy na ogół z koncertu, to po prostu często wracał o tej porze, przynajmniej w weekend z koncertu, to o 5 rano do mnie dzwonił.
I wtedy mieliśmy taki czas dla siebie, zanim jeszcze moja córka się obudziła, żeby pójść do przedszkola. I wtedy żeśmy najwięcej rozmawiali, a potem... Czyli o 5 rano. O 5 rano. No to jest dla siebie, tak. Dość specyficzny, taki romantyczny moment w twoim dniu, prawda? Bo zwykle nam się kojarzy 5 rano z tym, że jeszcze śpimy, a ty tutaj trach, trach, budzik, dryń, dryń, dzwoni Mikael. To była ta sama strefa czasowa, prawda? Jeszcze. Szczęśliwie, tak. On po całej tej nocy jazzowej i tak dalej. Drugi moment, który pamiętam, taki dosyć powiedziałbym intrygujący, to jest jak poznałaś jego poprzednią dziewczynę. Ale masz na myśli w Mozambiku? Tak. Tak, no. To jak to było? No, on grał wtedy, miał taki kontrakt, że grał często w jednej kafejce, śpiewał tam, bo on nie gra, tylko śpiewa raczej, bo to jest śpiewak. I ja tam poszłam z nim, siedziałam sobie przy stole w tej kafejce, to taka restauracja, kafejka, i ona przyszła, wparowała, no i podeszła do stolika i uszczypnęła mnie w pierś. Coś mi mówiła po portugalsku, nic nie rozumiałam. Ja powiedziałam jej jakieś brzydkie słowo na jej temat po polsku, wiem które. No i ona wyszła i odwróciła się na pięcie, coś mu jeszcze tam powiedziała, jak możesz mi to robić, i wyszła. No właśnie, i teraz trzecia sprawa, może nieco mniej intymna, aczkolwiek taka gdzieś z zakresu powieści podróżniczych, a właściwie takich przygodowych. Jak do tego doszło? Z różnymi perypetiami, które też mi relacjonowałaś, że trochę jak w pustyni i w puszczy, Mikael całą Afrykę musiał przebrnąć tam w jedną, drugą stronę, żeby zdobyć stosowne dokumenty i móc w ogóle stamtąd się wydobyć, pozyskać polską wizę i przylecieć do Warszawy. No to opowiedz jak to było, bo to było bardzo dużo emocji, bardzo dużo różnych momentów zwątpienia i tak dalej. Tak. I widziałeś mnie wtedy, w tych najgorszych momentach, jak ja przez telefon płakałam, bo po prostu autentycznie się bałam, że już nie dojedzie. Więc Mikael miał w Mozambiku paszport, wydano mu tam, otrzymał azyl w Mozambiku i miał paszport taki niebieski, ale Polska tego paszportu wydanego przez Mozambik nie uznaje. W związku z tym musieliśmy tak kombinować, żeby zdobył inny dokument, który go upoważniał, który dawał mu prawo do podróży do Polski. No i to oznaczało, że on po 10 latach przebywania w Mozambiku musi wrócić do swojego kraju pochodzenia. Wiązało się do Konga. Do Konga, tak. To jest dystans całkiem pokaźny, to jest tak jakby przez całą Europę przejechać, a nawet dalej. Dokładnie, dokładnie. Więc musiał jechać na samą północ Mozambiku, potem przez Zambię, w Zambii miał wypadek autobusowy, autokarowy. Tam zgubił część rzeczy w ogóle w tym wypadku. Przedostał się do Konga, po drodze musiał zostawić ten swój paszport, no bo jako uchodźca kongijski mógł się w Kongu jakby prosić o paszport z takim dokumentem, więc musiał przejść zambijsko-kongijską granicę płacąc jakoś tam. No przez zieloną granicę, krótko mówiąc, przemytnika wynajął, żeby go jakoś tam przeszmuglował. Potem z tego wschodu Konga dotarł do, znaczy wziął samolot, dotarł do Kinshasy, czyli do swojego miasta, w którym się urodził, rodzinnego swojego miasta. No i tutaj się zaczęły perypetie, bo nie mógł dostać wizy do Angolii, a konsulat polski jest w Angolii, więc każda osoba, która chce z Konga jechać do Polski, musi przejść przez Angolę, a Angolczycy mieli to w nosie, że on ma umówione spotkanie z panią konsul w Angolii i nie chcieli mu dać wizy. Jakieś horrendalne warunki stawiali, w rezultacie musiał dać łapówkę, żeby dostać wizę do Angolii. Dostał wizę do Angolii, pojechał do Polski, do Angolii, do konsulatu tam, dostał wizę, nie, miał spotkanie umówione, żeby dostać wizę, już miał ode mnie wszystkie dokumenty przygotowane, zaproszenie i tak dalej. I jak już dotarł do Angolii, to okazało się, że jest chory
na dur brzuszny i na malarię, te dwie choroby za jednym razem go obydwie złapały i w kolorze zielonym dotarł na ostry dyżur pod kroplówkę. Ja myślałam, że umiera, bo myślałam, że dur brzuszny, na który byłam sama szczepiona, to jest choroba śmiertelna. No ale na szczęście nie umarł, wyleczono go, odebrał wizę do Polski, wrócił do Kinszasy i poleciał do Polski przez Belgię. No tak, to zajęło bardzo dużo zajęło czasu. Zajęło mu to, wyruszył w lipcu, a dotarł w październiku. No, wygląda to tak, jakbyśmy byli znowu w wieku XIX i po drodze były lwy, słonie, pająki i różne inne stwory, które chciałyby go zjeść, prawda? Gdzieś tam znaleźliśmy się w rejonie doktora Livingstona i wypraw, które kiedyś były naszymi takimi lekturami młodzieżowymi. No ale dociera, tak? I co się dalej dzieje? W październiku witasz go na lotnisku. No w październiku witamy go szczęśliwie z Leą na lotnisku. Lea się rzuca w jego ramiona i od razu do niego zaczyna mówić tato, co mnie bardzo cieszy. Od listopada czekamy na Ritę. Czekaj, a Rita to jest kto i skąd się wzięła? Rita to jest środkowa córka, czyli moja druga córka nasza. No dobra, ale to tak od razu nie, no najpierw to jakiś czas musi minąć, prawda, od tego spotkania. No nie będę w szczegóły, ale postaraliśmy się szybko, taki był plan. Dobra, ja myślę, że ciekawe jest to, co nam za chwilę powiesz, jak odebrałaś to, jak on odbiera Polskę po przyjeździe. O Jezu, nie wiem, co chcesz powiedzieć. Myśl o tym przez chwilę. No bo jednak po raz pierwszy znalazł się w Europie, a na pewno po raz pierwszy w Polsce, prawda? To jest szok. No trochę tak, jak my tam pojedziemy, się okazuje, że nie jest dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy. No ty się przygotuj. Poproszę Kornela, żeby nam pokazał kilka zdjęć z naszego życia domowego, no bo zamieszkał z tobą od razu, prawda? Kornelu, proszę o fotografię. Tutaj widzę. To jest Rita. Właśnie, ta, która się pojawiła na świecie w wyniku przyjazdu Mikaela do Warszawy. Ta starsza to jest Lea, a ta młodsza to jest Rita. Oto już są zdjęcia robione no, wtedy, kiedy Rita nawet zaczynała chyba chodzić. Tak, tak. To Matyldy. I tam jest sporo kotów, jak widać. Dom, w którym człowiek się czuje jak w takim prawdziwym domu, prawda? To jest dom wypełniony dziećmi, zwierzętami i jest tam mnóstwo ciepła. I, o, a tu widać bohatera, ojca, który doskonale sobie daje rady w kuchni, bo jest nie tylko muzykiem, ale i świetnym kucharzem. To jest właśnie Mikael Elenga. No, a bardzo szczęśliwa mama cieszy się z tego, że Mikael tak dobrze potrafi znaleźć się w kuchni. To teraz tak, proszę cię, żebyś powiedziała, jak odbierał Polskę, bo przecież on ci opowiadał, tak? Co, jak to wyglądało i czy jakby to, ta radość, no bo niewątpliwie na początku zawsze jest radość, jak się ludzie spotkają po tych wszystkich przygodach, tych wiele miesięcy tej strasznej podróży. W czasie, której mało go krokodyl nie zjadł. To co pamiętasz z tego, co było wtedy, bo potem jeszcze się zrobiło. No, ciekawiej, ale tak gorzej. Znaczy na początku on przyjechał z takim właśnie entuzjazmem, że on się będzie uczył polskiego, że on w ogóle tutaj za chwilę zacznie nawiązywać jakieś znajomości też muzyczne. I tak naprawdę po pierwsze pandemia, a po drugie zaczęły się piętrzyć jakieś takie formalności do zrobienia, które do tej pory w zasadzie nam zatruwają życie. To znaczy do tej pory on nie ma prawa do pracy, tylko ma kartę pobytu i zezwolenie na pracę typu A, które mu jakiś tam pracodawca zrobił. I tak naprawdę oboje jesteśmy, że tak powiem, zawiedzeni tą sytuacją jego, nie? Nie spodziewałam się, że ojciec dziecka, trójki dzieci,
ojciec dwójki, dwóch Polek, tak? Na razie, poczekaj, jeszcze nie wybiegajmy do przodu za bardzo, bo ty lubisz tutaj od razu nam opowiadać o tych wszystkich dzieciach i o tym, jak jest dzisiaj. Na razie mamy taką sytuację, że jesienią wszystko wygląda optymistycznie, ale krok po kroku odkrywacie, że nie jest aż tak łatwo. A potem dochodzi do tego, że ta nieszczęsna pandemia się pojawia, lockdown, kłopoty z pracą i tak dalej. I w zasadzie dopiero w takiej sytuacji rodzi się Rita, prawda? No bo ona się urodziła. W takiej sytuacji się rodzi, tak. To znaczy powoli tak, odkrywamy, że jest, nie jest tak, nie będzie, ta cała sytuacja nie będzie rozwiązana do momentu narodzin Rity, plus jeszcze rozwód, który się przedłuża już 4 lata. Rozwód z Kevinem. Tak. Dziecko się rodzi z nazwiskiem człowieka, który w ogóle nie ma pojęcia o jej istnieniu, bo nie da się uznać ojcostwa, jeśli matka jest mężatką. A ty formalnie jeszcze byłaś, mimo że rozstaliście się już dawno, to te procedury sądowe w Polsce tak ciągną, że to po prostu może minąć kilka lat. Niedawno jakoś moja znajoma wychodziła za mąż w Zanzibarze i tam ktoś jej tak żartobliwie powiedział, że jakby chciała się rozwieść, to długo trwa, bo to 4 miesiące. No tak. Ty masz 12 razy gorzej, prawda? Bo to są nie miesiące, tylko lata. No dobrze, i teraz tak. Ja bym chciał poprosić znowu Agnieszkę, chociaż może najpierw ty powiesz, po jakiemu wy właściwie rozmawiacie w domu, a potem nam Agnieszka powie, jak tacy ludzie w ogóle rozmawiają. No bo twój wspólny język to jest z Mikaelem Jaki, z Leą Jaki, no i z Ritą, która już teraz mówi Jaki, tak? Jak wy w ogóle sobie dajecie radę i w jakim języku mówicie sobie miłe rzeczy, a w jakim mówicie sobie te różne takie mniej miłe rzeczy, co tu się zdarza? My ze sobą od początku rozmawiamy w języku francuskim, który on zna jakby z Konga, aczkolwiek tam dużo, dużo naleciałości portugalskich mu się tam wkradło po jego pracy. Ja mam problem taki, że jak rozmawiam z tobą po francusku, co nam się zdarza, no to ja wszystko rozumiem, co ty mówisz, a jak próbuję rozmawiać z Mikaelem, to w zasadzie wolę po angielsku, ponieważ jego francuski jest taki troszkę portugalski. Ja połowy nie rozumiem. Nie, afrykański, ma afrykański akcent, tak. Mhm. A, no tak, ale to ale się da jest... do tego przyzwyczaić. No, to ja do tego za mało pany z tym afrykańskim francuskim. My ze sobą rozmawiamy w języku francuskim. Ja do swoich dzieci mówię konsekwentnie zawsze po polsku, bo tak jak dla mnie jest ciekawe, egzotyczne mówienie w języku obcym z moim partnerem, tak, to dzieci sobie nie wyobrażam, żebym mi mogła okazać miłość i przywiązanie w obcym języku. Ja, naturalne dla mnie jest komunikowanie się w moim ojczystym języku do dzieci, z dziećmi, więc ja zawsze do Lei po polsku, do Rity po polsku, do Izy po polsku. Lea... To jest ta najnowsza córka, która ma miesiąc. Tak. Lea mówi po polsku, rozumie wszystko po francusku. Dopiero teraz zaczyna chcieć mówić po francusku do niego. Do tej pory tylko słuchała francuskiego i odpowiadała zawsze konsekwentnie po polsku. Mikael próbuje mówić do córek, znaczy mówi do córek w obu językach, francuskim i lingala. Ja, ponieważ jestem lingwistą i dla mnie jest bardzo ważne to, żeby dzieci jednak znały więcej języków, ja go cały czas upominam, żeby mówił pełnymi zdaniami w języku lingala do dzieci, żeby dzieci poznały ten język. A ty znasz lingala? Ja się uczyłam lingala, jak byłam w Mozambiku, miałam na to czas i opanowałam kilkanaście czasowników we wszystkich czasach. Godne podziwu. Uważam to za osiągnięcie. A w tym Mozambiku znowu tak długo nie byłaś. Przecież dwa tygodnie. Krótki urlop, tak? To ty widocznie masz taki jakiś wyjątkowy talent do języku. Wystarczy, że posiedzisz parę dni i już zaczynasz mówić. No dobrze, to teraz na chwilę damy ci odpocząć i poprosimy Agnieszkę, żeby nam powiedziała, jak to tak typowo jest, jeśli w ogóle można mówić o typowości. Ja wiem, że to jest błąd, bo nie ma żadnej typowości, bo właśnie wszyscy ludzie są indywidualni, to są związki Johna i Mary, albo
nie wiem, Jana i Marity. No, ale jednak te języki nas jakoś ustawiają, prawda? Że to jest albo Lingala, albo francusko-afrykański, albo polski i tak dalej. To jak to jest, Agnieszka? No, najpopularniejszą metodą, właśnie taką strategią wprowadzania dzieci w dwujęzyczność, no to jest ta metoda, taki skrót angielski OPOL, czyli One Person, One Language. Jedna osoba, czy jeden rodzic, jeden język. I tutaj z tego, co Matylda tutaj mówisz, to właściwie u was taka sytuacja zachodzi, bo ty mówisz do córeczek po polsku, natomiast twój Mikael mówi po francusku albo w swoim języku. To znaczy, no tak wygląda ta sytuacja, nie? Właściwie drugą popularną metodą jest taką, która się nazywa, ona się różnie nazywa, ale można ją określić jako język mniejszości w domu albo język niedominujący w domu, to znaczy to jest język danego cudzoziemca czy cudzoziemki w domu, czyli stwarzamy dziecku jak najwięcej takie środowisko domowe, w którym tylko i wyłącznie rozmawiamy w języku partnera czy partnerki, a język polski, czyli ten dominujący w tym wypadku, no dziecko będzie nabywało czy będzie się osłuchiwało na zewnątrz, poza domem. Zresztą to jest dosyć też dobre podejście, ponieważ szkoła, przedszkole, no to natychmiast wzmacnia i natychmiast dziecko zaczyna przynosić ten język swoich rówieśników do domu. I wtedy jest kwestia reagowania ze strony rodziców, to znaczy, czy generalnie należałoby pamiętać, żeby nie mieszać tych języków dziecku, bo dziecko samo tak czy owak pomiesza. Tylko chodzi o to, żeby dziecko miało po prostu twarz, osobę w jakiś sposób połączoną z językiem. Gdzieś tam trzeba też pamiętać, że to dziecko może w jakimś momencie no, samo podjąć decyzję, albo samo się jakoś nastawić, albo zaciąć, albo no, różne są sytuacje. Słyszałam o takich sytuacjach, że wprowadzany jest język metodą właśnie jeden rodzic, jeden język, gdzie starsze rodzeństwo funkcjonuje w ten sposób z rodzicami, pojawia się drugie, to znaczy kolejne dzieci się pojawiają i gdzieś tam na przykład to pierwsze dziecko, które jest już trochę starsze, to też jest trochę inne podejście, bo potem tym dzieciom trzeba trochę tych argumentów dodawać, również takich zdroworozsądkowych, że to ci się opłaca, że to jest wartościowe i tak dalej. Z małymi dziećmi trzeba trochę grać, troszeczkę udawać, że na przykład się nie rozumie drugiego języka, żeby to, tego dziecka nie wybijać, że tak powiem, no, z tego toru, który żeśmy mu ustawili. No i czasami jest tak, że dzieci, powiedzmy, idą śladem, na przykład najstarsze rodzeństwo, najstarsze dziecko nie chce nagle rozmawiać, nie będzie mówić tak czy tak do rodzica, bo wie, że ci rodzice już rozumieją i znają. No i powiedzmy, że pozostałe dzieci idą śladami. Więc to bardzo różnie wygląda. Natomiast generalnie wśród par, z którymi ja rozmawiałam, panowało takie przekonanie, że konsekwentne stosowanie danej metody prowadzi do zrównoważonej dwujęzyczności, do takiej dwujęzyczności, którą oni by chcieli u tych swoich dzieci widzieć. I to oczywiście się tam jakoś różniło w zależności od języka i w zależności od tego, czy to była kobieta, czy mężczyzna. Co mam przez to na myśli? Mam na myśli to, że jeżeli mówimy o języku takim typu angielski, to właściwie w Polsce można z tym językiem żyć, można sobie z nim dać radę. I pamiętam, że żona Amerykanina mówiła mi, że czy Brytyjczyka, oni oczywiście pracują też językowo, czy nauczają, no to jest taka pierwsza praca, którą mogą wykonywać, ale to jest coś takiego, że one mi mówiły, że każdy chce sobie pogadać po angielsku, trochę go wykorzystać w pewnym sensie językowo, czyli nie daje się szansy takiemu człowiekowi na przejście na język polski. Trochę tak jest i oni, to byli też ci ludzie, którzy też no, nie do końca właśnie wchodzili w język polski, no bo właściwie po co? Trzeba też o tym pamiętać, że przy stosowaniu tych
tych konkretnych decyzji, to znaczy przy zastosowaniu strategii, podejmowaniu decyzji, jest też trochę tak, że na przykład ten, to jak u ciebie jest, Matyldo, że na przykład ty mówisz, sytuacja, kiedy decydują się rodzice, każdy mówić w swoim języku, trzeba jednak założyć, że trochę muszą wzajemnie te swoje języki znać. Bo jeżeli ty będziesz mówiła do dzieci po polsku, a Mikal nie będzie niczego rozumiał, no to no też tak jest to pewna trudność. Właśnie, jest. To jest ten problem, nie? To samo, jeżeli chodzi o do, na przykład. Dochodzi do złych interpretacji na przykład moich intencji, tak, wychowawczych. Tak, i właśnie tutaj ta komunikacja często właśnie może stwarzać pewne problemy. Pamiętam parę Polki i Włocha, który zupełnie nie wchodził w język polski, po prostu był zamknięty w swojej restauracji i tam oprócz kilku czasowników to właściwie cały czas siedział jakby w swoim, czy pracował w swoim świecie. Żona mówiła po polsku, on oczywiście z konieczności po włosku. Dzieci były dwujęzyczne, dzieci między sobą chodziły do szkoły polskiej i tak dalej i między sobą, co ciekawe, rozmawiały wyłącznie po polsku. I ten ojciec w jakimś stopniu, ten Włoch nalegał, żeby jednak tego nie robić, on się czuł wyobcowany, on bardzo źle na to reagował. Dokładnie, poczucie wyobcowania. Mhm. W zasadzie można powiedzieć tak, jeżeli się chce podjąć jakąś decyzję dotyczącą strategii językowej, musimy pamiętać w jakim momencie, czy jak wyposażeni językowo są rodzice. No bo jeżeli powiedzmy nie znają wzajemnie, chociażby w sposób bierny, że ja się orientuję, co mówi mój mąż czy żona do dziecka w jej czy w jego języku, no to wówczas pozostaje tylko ta sytuacja czy ta strategia jeden rodzic, jeden język, prawda? Ale mówię z tym zastrzeżeniem, że to jest jakiś tam problem, że my wiemy, robimy to świadomie, że wprowadzamy dziecku drugi język, ale nie jest to do końca naturalne, no bo nie wszyscy uczestniczą w tym, prawda? I to jest wtedy kwestia, czy my podejmujemy tu jakieś świadome decyzje, to znaczy robicie to, co robicie, tylko Mikael, językowo, tylko Mikael zaczyna wchodzić, czy troszeczkę się z dziećmi uczyć, z córkami, czy nie, bo często też to słyszałam, że na przykład, nie wiem, matka dziecka i partner indonezyjczyk i ona mówi, ona bardzo chce poznać język swojego męża, mąż powinien rozmawiać z dzieckiem w swoim języku i ona się będzie uczyć. I tak słyszałam w kilku sytuacjach. Więc nie wiem, czy to do końca tak wyjdzie, ale to były deklaratywne takie stwierdzenia, prawda? No ale osoba dorosła nie uczy się języka w taki sam sposób jak dziecko, tak? Osoba dorosła musi poznać system na przykład gramatyczny na zasadzie, że ktoś siądzie i wytłumaczy, nie chłonie tego tak jak dziecko. Tak, osoba dorosła ma przewagę nad dzieckiem pod tytułem w postaci motywacji, nie? I w postaci jakby celu. Pewne rzeczy może szybciej przekroczyć, przeskoczyć, może się nauczyć. Dziecku łatwo to wchodzi, że tak powiem kolokwialnie, natomiast trzeba pamiętać, że dziecku też łatwo to wyparowuje, to znaczy dzieci się bardzo szybko uczą, ale też trzeba pamiętać, że bardzo szybko mogą zapomnieć, jeżeli się je wyjmie czy wystawi z tego środowiska dwujęzycznego, nie? Mhm. Czyli tu jest kwestia jakby w każdej parze, tak samo jak u was, ty chcesz mówić po polsku, mówisz po polsku i te dzieci będą miały coraz więcej polskiego. I teraz decyzja może w waszym przypadku, żeby zaistniała jakaś możliwość przekazania dwujęzyczności, no to widziałabym to tutaj z językiem francuskim. No ja wtedy... nie zależy mi na języku francuskim. To jest po prostu, to jest naprawdę język, żeby się dogadać, ale jeśli mam, już mi na czymś ma zależeć, to zależy mi najbardziej, żeby dzieci mówiły w języku Lingala, bo to jest język, który ich jakby łączy z ich tożsamością. Tak, czyli wtedy po prostu ty możesz próbować nabywać ten język jak gdyby z nimi. Pewnie one mogą być szybsze od ciebie, no bo to jest dla nich naturalniejsza sytuacja, to jest troszeczkę inne. Z tym, że Mikael musi być bardzo, bardzo konsekwentny. Tak, tak, tak. No dobrze. Można to przekazać w ten sposób taki bezbolesny, że tak powiem, no bo potem trudno już będzie, nie? Ja rozumiem, że w porozumieniu z Mikaelem to francuski jest tym językiem podstawowym.
Jak chcecie sobie coś miłego powiedzieć, to pewnie też po francusku, bo to język, który się świetnie do tego nadaje. A jak się kłócicie? A jak ty chcesz mu powiedzieć takie rzeczy, których tutaj nie będziemy cytować, albo on tobie, no to jakiego języka używacie? Oj, na początku żeśmy parę razy mówili, powiedzieli sobie parę rzeczy, parę razy w tych swoich językach, ale postanowiliśmy zrezygnować z tej praktyki. I teraz jak że to jest nieuczciwe. Wtedy po francusku? Po francusku, tak. Fisz mu la pena, na przykład, czy coś takiego. No tak, tak. Po prostu stwierdziliśmy, że to jest niesprawiedliwe, ta osoba wtedy tego nie rozumie i tak się nie powinno robić, tak. No. Dobrze, no to teraz tak. Ja poproszę, żebyśmy przeszli do kolejnego rozdziału waszego życia, który jednocześnie nam pozwoli na refleksję na ten temat, bo szczęśliwie rozwód i te wszystkie procedury prawne się zamknęły, i mogliśmy się spotkać w miejscowości, w której twój szanowny pradziadek żył i te siostry Lipop i tak dalej, w Podkowie Leśnej, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Lipop, tak, ja źle powiedziałem oczywiście. Kornelu, poprosimy o zdjęcia ze ślubu. A ty opowiadaj, co tu się dzieje, Matyldo. No to podpisujemy akt ślubu. Ładne zdjęcia. Tutaj mamy zdjęcie z córeczkami. Ja jestem w ósmym miesiącu ciąży. Za miesiąc i dwa dni urodzę. No, także Litka to jest. Pięknie wyglądamy. No to już jest, że tak powiem, posiłek, bo ta uroczystość taka, powiedzmy, weselna, skromna. Bo odbijemy sobie, jak pojedziemy do Kinszasy, to zrobimy porządne weselicho na 200 osób. Tak, Michał robi wrażenie, że troszkę jest przerażony tą sytuacją, ale może to tylko tak. Dobrze, to teraz tak. Ja wiem, że ty nie tylko zmieniłaś swoje życie, jeśli chodzi o partnerów i masz już trójkę dzieci, właśnie trzy córki wspaniałe, ale też zmieniasz zawód i jesteś początkującą, a może już nie tylko, no chcę, żebyś ty o tym opowiedziała, coachką dla ekspatek, czy ekspatów. To wytłumacz, co to właśnie jest. Ekspat coachką. Okej. Okay. You are an expat coach. Very well. Spróbuj nam to wytłumaczyć, bo wiem, że korzystałaś z rozmaitych webinariów i tak dalej w językach takich jak angielski czy francuski. I o co tutaj chodzi i co teraz będziesz robić, jeśli to się uda? Jasne. Jest tak, przede wszystkim stałam się coachem na swojej drodze. Nie wiem, czy to jak to. Coachką, tak. To znaczy zaczęłam. Bo na mnie nakrzyczą feministki, że ja tutaj nie stosuję tej. Ja tak, ja stosuję nazwę coachka, tak. Więc stałam się coachką, to znaczy przeszłam przez szkolenie coachów i zaczęłam praktykować coaching, tak, jako coach. Coach to jest osoba, która towarzyszy w zmianie. To są takie spotkania jeden na jeden. Proces coachingowy zamyka się w kilku sesjach, powiedzmy tam, nie wiem, 5, 6, 8, jak klient potrzebuje. Cel jest taki, żeby klient potem już radził sobie w tej zmianie i wdrażaniu tych różnych działań w celu zmiany sam. Coach jest osobą, która towarzyszy klientowi głównie poprzez nadstawianie mu lustra i zadawanie pytań. Nie nadstawianie lustra takiego fizycznego, tylko poprzez zadawanie pytań, przez to klient nabiera dystansu do własnego życia albo zaczyna, nie wiem, dostrzegać swoje zasoby, których nie widział, albo nie wiem, zaczyna zastanawiać się, jak uzupełnić jakieś braki i szuka rozwiązań takich, żeby ta zmiana, którą chce, była efektywna. Jaka to może być zmiana? Może to być zmiana w życiu osobistym, w życiu zawodowym. To zależy od tego, jakie kto ma potrzeby. I teraz expat coach to jest osoba, która pomaga w zmianie właśnie osobom, które są ekspatami. A głównie ekspatkami, bo jednak kobiety najczęściej po pierwsze czują taką potrzebę, bo też się znajdują w takiej sytuacji, o czym mówiłam na początku, to są na ogół partnerki albo żony
pracowników, którzy zostali oddelegowani za granicę i one znajdują się w tym kraju jakimś innym, tak, za granicą, zupełnie tam takie doczepione do swoich mężów i nagle tracą ten cel, który miały życiowy do tej pory. Nie wiem, kończą karierę, zrywają umowę o pracę i wyjeżdżają i nagle się stają kurą domową, którą tak naprawdę nie chcą być, nie znają środowiska, nie znają nikogo na miejscu i tak naprawdę szukają gdzieś tam jakiegoś pomysłu na siebie od nowa. No i expat coach to jest osoba, która takim osobom, takim kobietom na ogół pomaga, towarzyszy im w tym, żeby znalazły nowy pomysł na siebie, stworzyły sobie jakiś projekt i ten projekt zaczęły wdrażać. No i jakby jest to dla mnie nowy zawód, ale już klientów mam. No i prowadzę takie procesy właśnie z ludźmi, którzy mieszkają za granicą. Na razie pracuję z Polakami, ekspatami, ekspatkami, jeden ekspat, jeden mężczyzna, jak dotąd, polskiego pochodzenia, czyli odbywa ten proces i nasza rozmowa się odbywa w języku polskim, ale docelowo chciałabym być ekspat coachką, głównie dla francuskojęzycznych ekspatek, rozsianych wszędzie po świecie. No tak, to teraz Agnieszko, czy to jest częste, że właśnie te osoby, które przenoszą się czasowo, no bo to nie zawsze przecież jest na całe życie, czasem tak, a czasem tylko to jest kontrakt na kilka miesięcy czy kilka lat, czy często tak się dzieje, że mają no, taki problem, tak, że czują się wyalienowane, wyobcowane, czy ty zauważyłaś takie zjawisko i pewnie jeśli ono istnieje, musi się łączyć z językiem, prawda? No bo jak się nie zna języka kraju, zamieszkuje, no to po prostu jesteśmy tacy trochę ubezwłasnowolnieni, uzależnieni od tłumacza. No to jak to wygląda z twojej perspektywy? No tutaj to, co mówi Matylda i to, co, że tak powiem, oferuje, no to jest niesamowite wsparcie, prawda? Przyjeżdżam do jakiegoś kraju, no wystarczy sobie siebie wyobrazić w takiej sytuacji, gdzie się ma kontakt z kimś, kto mówi, słuchaj, nie wiem, rób to, czy tamto, czy uważaj na coś, prawda? No jasne, tutaj jest kwestia oczywiście języka tej osoby, która zmienia swoje miejsce. W tych parach pamiętam, że ponieważ ja miałam różne pary, różne kombinacje językowe i trochę to jest tak, że to też jest związane oczywiście z liczebnością tych osób, czy w związku z tym też z językami. To znaczy na przykład pary mi mówiły, dajmy na to, nie wiem, pary włoskojęzyczne albo pary niemieckojęzyczne czy francuskojęzyczne też, że one mają jakiś taki swój krąg znajomych, że one gdzieś tam czy tworzą, czy wchodzą w takie kręgi znajomych, mają nawet, na przykład ktoś mi wspominał, że mają nawet takie miejsca, w których się spotykają. Czy to może być jakiś, no nie wiem, jakiś pub, jakaś restauracja, jakieś miejsce po prostu, że gdzieś tam raz w miesiącu ci ludzie się spotykają, czy się w jakimś stopniu poznają. Co ciekawe, no językowo to jest trochę tak, że tak para polsko, nie wiem, rosyjska, czy polsko-niemiecka, no gdzieś tam będzie znała trochę tych par z tego kręgu językowego, prawda? Więc to wsparcie jest w zasadzie tutaj, jeżeli chodzi o kwestie moich par, to ono jest przede wszystkim w pierwszym rzędzie oferowane oczywiście przez partnera czy partnerkę. I teraz w znaczeniu, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o ten związek, to jest jeszcze kwestia językowa, bo oczywiście partner w takim skrajnym przypadku, jak ktoś nie zna języka, to oczywiście staje się tłumaczem. Wszystko wtedy jest podwójnie długie, wszystko trzeba załatwiać i tak dalej. To niejednokrotnie słyszałam. Oczywiście stopniowanie tej znajomości języka przekłada się na stopniowalność tej samodzielności cudzoziemca czy cudzoziemki. Gdzieś tam jeszcze wcześniej w rozmowie wspominaliście o kwestii dotyczącej na przykład akceptacji, czy trochę ja o tych stereotypach wtedy wspomniałam, ale tutaj chciałam powiedzieć a propos wsparcia,
o tych rodzinach dalszych. Czyli na przykład, tak jak mówiliśmy o stereotypach, że partnerzy widzą przede wszystkim w sobie osoby, nie kultury, to już często się zdarzało, że te dalsze rodziny no jakby wpadały mimowolnie albo świadomie w jakieś takie tory stereotypów, prawda? Na przykład miałam bardzo zbliżona sytuacja tutaj do sytuacji Matyldy, to znaczy jest para Polki z Etiopczykiem i właśnie szczególnie Etiopczyk, który tutaj jest wiele, wiele lat, mówi jak Polak, nawet zrobił tutaj doktorat i ona mówi, że bardzo rodzice mieli problem duży, żeby się do niego przekonać, że gdzieś tam jakiś był wpływ czy nacisk ze strony znajomych. A potem mówi, a jak go poznali, no to jest cudowny człowiek, są zachwyceni, koleżanki mamy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj te kwestie jakby stereotypów niestety działają i one wchodzą, nie? Te pary mogą być takimi ludźmi, którzy właśnie zadają temu kłam, którzy mówią właśnie, które mówią, że jest tak jak jest, to nie jest, jest osoba, jest człowiek, prawda? Czyli to wsparcie... To jest partner, to wsparcie to jest rodzina partnera. Jest też kwestia, na ile jest to kontakt związany z rodziną tego cudzoziemca, prawda? Bo to jest rzadszy kontakt. I jeszcze takie nawiązanie nawet chociażby do tej strategii dotyczącej języków przekazywania dwujęzyczności dzieciom. Ta strategia języka mniejszościowego w domu, ona w pewnym sensie może być postrzegana jako rodzaj takiej rekompensaty dla tego cudzoziemca, że po prostu wprowadzamy ten język w domu, że mamy go więcej albo jak najwięcej własnymi siłami, że rekompensujemy mu niejako to, że on jest powiedzmy w Polsce, nie? Brak ojczyzny. Ale ja też miałam taką myśl w swojej rodzinie, żeby wprowadzić Lingala jako język komunikacji domowej. Takie... Właśnie dokładnie opierało się to na tym, ale to co mówisz jest bardzo ciekawe, bo jeszcze przecież trzeba uwzględnić taką sytuację, że te pary często poznały się na przykład w jakimś kraju, który nie jest ojczyzną ani jednego, ani drugiego, albo decydują się na wyjazd do kraju, który albo jest ojczyzną drugiego, albo jakiegoś kraju neutralnego. I to są takie w ogóle jakby, to jest tyle różnych opcji. To jest przykład, ja tak się śmieję trochę, to jest przykład takiego pokolenia par takich erasmusowych, bo tam się bardzo często poznają. Ja mam Polkę i Francuza, świetnie mówiącego po polsku, którzy poznali się w Niemczech i on nigdy nie chciał być we Francji, więc się strasznie ucieszył, że oni mogą być w Polsce. A o tej izolacji, tak wracając właśnie do tego wsparcia cały czas, bo staram się bardzo trzymać też, to jest dużo wątków, ale staram się trzymać tego wyjściowego pytania, to wsparcie czy ta izolacja, na przykład z tym wspomnianym Włochem, gdzie mogą być tylko sytuacje troszeczkę takiego życia towarzyskiego w sytuacji innych par dwujęzycznych. Ale też jest ich niewiele. Jeżeli ten Włoch nie zna angielskiego, to też jest problem. I ja usłyszałam od tej Polki, z którą rozmawiałam, od żony tego Włocha, że ona mówi tak, ja uważam, że on jest wyizolowany i to jest problem, ale ja uważam też, że my już stajemy się izolowani, wyizolowywani jako para. Nie, że ktoś nas sekuje w tym znaczeniu, tylko po prostu ze względu na kontakty językowe, nie? Bo rozmowy nie polegają na tych wszystkich potrzebnych wyrazach, które nam to życie organizują, typu dzień dobry, do widzenia, jak się masz, tylko rozmowy, kontakt polega na czymś no, poza tymi zwrotami, prawda? Więc no tutaj tak to wygląda w życiu. To prawda. Słuchajcie, no teraz tak, drogie panie, porozmawiajmy jeszcze o problemach. Niekoniecznie muszą to być jakieś tragedie, mogą to być sytuacje zabawne, tak żebyśmy nie brnęli w jakieś takie ponure tematy, ale przypomniało mi się na przykład, że kiedy Matylda pojechała do Afryki i odwiedzała rodzinę swojego pierwszego wybranka, to rzuciła się do sprzątania tej chaty czy tego domu,
My żeśmy wynajęli dom, także ja swój dom, podłogę wycierałam mokrą szmatą. To opowiadaj, co to, jakie to miało skutki, jak zaskakująca była reakcja twojej niedoszłej teściowej? No doszłej. A no doszłej, tak, ale już nie jak ładnie. Byłej, tak. Wróciłam się ze szmatą mokrą, żeby przetrzeć podłogę, która była brudna. No i zaczęła mnie odciągać zarówno moja teściowa, jak i siostra, jak i tam jakaś tam szwagierka, wszyscy mnie, mojego, no że ja nie mogę wycierać podłogi. A dlaczego nie mogę? Przecież to jest mój dom, chcę tu posprzątać. Nie możesz, ty jesteś biała. No właśnie. Okazało się, że biały nie może w Afryce. Specyficzny rodzaj rasizmu się pojawił i to właśnie nie ze strony białych ludzi, tylko jakby takie... Rasizm odwrócony, tak. Ja pamiętam także, że no, nawet w twojej opowieści to brzmiało, że no, niestety termin łapówka i pojęcie łapówki jest dosyć tak, i to słowo jakby dźwięczy bardzo w wielu krajach afrykańskiego kontynentu, tak? W opowieści, którą poznałem, a którą tutaj przytoczyłaś, pada to, że żeby tam dostać wizę, gdzieś przejechać, gdzieś tam się przedostać, no to właśnie w zasadzie ciągle był ten termin. I teraz, kiedy Mikael tutaj w końcu dotarł, ale trafiliście na pewne bariery biurokratyczne, no to wiem, chciałem, żebyś ty o tym opowiedziała, jakie to wrażenie na nim robiło i twoje takie legalistyczne podejście spotkało się u niego z jakimś lekkim niezrozumieniem. Niedowierzaniem, on myślał, że ja się niewystarczająco staram, tak? On w momencie, gdy ja dzwoniłam do urzędu i zadawałam pytanie, jak zrobić to i to, to on na przykład uważał, że ja źle z panią rozmawiam, bo trzeba... w taki bardziej dominujący sposób zadać to pytanie, na przykład ja chcę, użyć określenia ja chcę i wówczas chętniej ona będzie z nami współpracować i większe szanse, że osiągniemy coś, na przykład zmianę nazwiska dziecka, załóżmy, tak, zgodnego z ojcem biologicznym, żeby to nazwisko było takie, jakie nosi ojciec biologiczny. I to są takie rzeczy, no nie wiem, taka rzeczywistość pozajęzykowa, tak? Taka rzeczywistość kulturowa, mentalnościowa, związana w zasadzie w gruncie rzeczy, nie ogarnia jakiś ogromny smutek, kiedy o tym myślę, że niestety tam u niego w kraju wszystko się załatwia tylko w ten sposób, no. Ale po prostu się nie da inaczej, tak? Więc on nie może wiedzieć, że jak jest coś napisane w ustawie, numer tak i tak, to nie da się tego przeskoczyć. No właśnie, więc tutaj możemy sobie tak troszeczkę na pocieszenie powiedzieć, że aczkolwiek Polska nie jest może terenem idealnym, są państwa takie pod względem znacznie bardziej cywilizowane, to ten poziom korupcji charakterystyczny dla takich państw w okresie transformacji, czy takich jeszcze nie do końca cywilizowanych, to ten poziom korupcji w Polsce no, znacznie zmalał w porównaniu z tym, co było doświadczenie Mikaela w Afryce, to w ogóle tutaj jest taka prawdziwa Europa. No to jest pocieszające, prawda? Pocieszające. A ta sytuacja sprzed ślubu, o której ci mówiłam, że no to powiedz. Pracownik ambasady kongijskiej miał mu wystawić akt urodzenia do ślubu. Takie mają uprawnienia. No i pani z Urzędu Stanu Cywilnego w Podkowie Leśnej, Urząd Stanu Cywilnego, gdzie chcieliśmy brać ślub, chciała się upewnić, że ta pieczątka będzie, że ten dokument będzie uznawany przez państwo polskie, więc bardzo jej zależało na tym, żeby się dowiedzieć, czy ta pieczątka ma kształt okrągły na tym dokumencie. Napisała do niego maila, on jej odpowiedział, w końcu poprosiła mnie, żeby zadzwonić do tego urzędnika, do tego dyplomaty. Zadzwoniłam i zadałam mu to pytanie. Nie, napisałam mu maila z tym zapytaniem i on w ogóle jakby strasznie się oburzył. Powiedział Mikaelowi, że co on ma w ogóle za związek, że baba rządzi, że baba do niego, nie powiedział pewnie baba, tak, ale że ja się ośmielam do niego w ogóle powątpiewać w jego kompetencje,
że jak to w ogóle, że urzędnik polski po francusku nie mówi i że jak ja śmiałam mu zadać pytanie, jakiego kształtu jest pieczątka, on wobec tego się obraża i on mu żadnego aktu urodzenia nie zrobi, tak, 2 tygodnie przed ślubem. No właśnie, więc nie jesteśmy tacy najgorsi. Tutaj tak troszkę to brzmi może nacjonalistycznie, co mówię, ale w kontekście naszej rozmowy myślę, że to nie jest takie złe sformułowanie. Dobrze, drogie panie, to teraz obejrzymy sobie ostatni klip i będziemy starali się tak jakoś wyciągać z tego wnioski ogólne. Kornelu, poproszę o projekcję. Kobiety? Pakujesz mnie w tarapaty. Nazywam się Orlando Webb. Jestem z Florydy. Gram dla Warsaw Sharks. W szkole byłem świetny z geografii, zatem doskonale wiedziałem, dokąd się wybieram i gdzie leży Polska. Miałem oferty z innych krajów, ale zdecydowałem, że przyjadę tutaj, bo słyszałem wiele dobrego o tym kraju. Pochodzę z Chicago, gdzie mieszka bardzo dużo Polaków, zatem zanim tu przyjechałem, już sporo o was wiedziałem. Gdy moi polscy znajomi dowiedzieli się, że lecę do Warszawy, zasypali mnie prośbami i zamówieniami. Kiedyś, dawno temu w Polsce, to był jakiś początek i jego zatyka. Teraz to jest normalność tak naprawdę. Każdy klub, który chce się liczyć w Polsce, ściąga amerykańskich trenerów, amerykańskich zawodników. Ludzie, którzy mieli jakiś związek z tym futbolem amerykańskim na najwyższym poziomie. Nie spotkało mnie w Polsce nic złego. Wcześniej grałem w Serbii i uwierz, chyba już nic mnie gorszego nie spotka. Mieszkałem też w Niemczech, ale to tu, w Warszawie, czuję się w zasadzie jak w domu. Znam kilka polskich słów, ale nie wiem, czy chcesz je usłyszeć. Przestań. Jeszcze jest piękna. Ile zarabiają Amerykanie? No, powiem tak, no, stawki zaczynają się od 400-500 euro w górę. Oczywiście wiadomo, że najdroższy jest trener. Futbol to nie jedyna profesja, którą się tu trudnię. Pracuję też jako nauczyciel angielskiego, ale szczerze mówiąc, nie mam zbyt wielu klientów. W zasadzie to 2. Może gdybym zainwestował w reklamę, byłoby lepiej. Polacy są niebywale życzliwi i gościnni. Fascynuje mnie też wasza historia. Kobiety? Pakujesz mnie w tarapaty. A więc kobiety, cóż, wyglądają dużo lepiej niż przypuszczałem. Sądziłem, że Polki są potężne, wysokie i mocno zbudowane. Takie szalone historie słyszałem o mieszkankach wschodniej Europy. Jestem pozytywnie zaskoczony sposobem bycia Polaków. Jesteście otwarci, życzliwi i przede wszystkim pomocni. Dużo bardziej pomocni niż na przykład Niemcy. Jeśli już zdarzają się jakieś negatywne reakcje, to tylko poza miastem, na obrzeżach, bo tam ludzie są mniej przyzwyczajeni do obcokrajowców. Centrum natomiast to mieszanka wielu kultur. Wszyscy są otwarci i życzliwi. W Polsce futbol amerykański dynamicznie się rozwija. Właśnie dlatego tu jestem. Zawodnicy mają olbrzymie serce do gry. Widać, że to kochają. Jasne, że to jeszcze długo nie będzie taki poziom jak w NFL, jak w USA, ale najważniejszy jest dziś zapał. Łączy nas futbol, łączy nas pasja. Best memory. Najlepsze wspomnienie z Polski? Na pewno zapamiętam mój pierwszy spacer po Starym Mieście. To jak podróż w czasie, wasza historia. To było ekscytujące. Już tak, poza relacjami, które też są ważne, to historia Polski wywiera na mnie największe wrażenie. Wszystko to, czego doświadczyliście. Mam do tego wielki szacunek.
what this country had to overcome. Musieliście pokonać wiele trudności, walczyć i podnosić się, odbudować stolicę. Ten wysiłek, by zbudować, odbudować coś z niczego, to jest imponujące. No, to trochę szokujące, prawda? Tutaj wygląda, jakbyśmy dzisiejsze te rozmowy chcieli spuentować takim wnioskiem prawie, że bliskim temu, co próbuje nam tutaj aplikować minister Czarnek i te takie osoby podnoszące te takie polskie kwoty i tak dalej. Ale program jest na wspak, w związku z czym niekoniecznie musimy zawsze utrzymywać się w tym takim poczuciu, że jesteśmy tylko ksenofobiczni, okropni, nienawidzimy cudzoziemców. Prawda? No dobra, no teraz mamy ostatnie kilka minut, taką refleksję. Czy rzeczywiście, czy to jest prawda, czy to było zbyt, że tak powiem, lukrowane? Co ty sądzisz, Agnieszko? A potem zapytamy Matyldę, niech się przygotuje, jakie ma marzenia i co będzie robiła w przyszłości. Ty się szykujesz, Matyldo, a ty, Agnieszko, nam mówisz. No, w odniesieniu do tego klipu, tak? No, do klipu i realnej sytuacji, w jakiej żyjemy. No, czy ten klip jest rzeczywiście zbyt optymistyczny, czy zmierzamy w taką stronę, która mi się osobiście bardzo podoba? No, ja myślę, że my zmierzamy cały czas w taką stronę i że ten klip, on jest bardzo optymistyczny i po prostu jest, no, mówi o tej konkretnej sytuacji, nie? O tym przypadku jednostkowym, natomiast no, na pewno nie wszystkie takie sytuacje są, bo z tych moich badań również, czy z tego, co mi mówiły pary, z którymi się spotykałam, no to też spotkałam się z takimi opowieściami, które no są mniej przyjemne, prawda? Mam je powiedzieć? Jeśli się zmieści w 3 minutach, bardzo proszę. Nie, no to znaczy jedna jest taka sytuacja no skrajna, kiedy pobito Indonezyjczyka. Właśnie ja spytałam o jakieś, nie wiem, to co się kojarzy z Polską, coś pozytywnego, to właśnie jak usłyszałam, to jest niebezpieczne pytanie i ja po prostu, i tak wyszło, tego się dowiedziałam. Natomiast na przykład Hiszpan, który jest no, Europejczykiem, Hiszpanie oczywiście mają pewną określoną urodę takich południowców. Małżonka mówi, że no, kiedy mój mąż wchodzi zawsze gdzieś tam do takiego większego sklepu, różnych takich sieciowych sklepów, konkretny sklep wymieniała, to mówi, że zawsze gdzieś on ma swoją ochronę. I ja ten jeden wyimek, ten jeden fragment zatytułowałam "Jestem specjalny gość, ale z takim smutnym". Dla mnie to jest oczywiście smutne, bo on jest specjalny w sensie takim, że zawsze mówi, że jest na mnie ochrona, bo on mówił takim językiem polskim, też nie do końca biegłym. No i ona mówi, że no, mój mąż wygląda, jest Hiszpanem, no tak, ale wygląda na Araba. A jak wygląda na Araba, to znaczy, że musi być złodziejem. Więc ja to również ujęłam w mojej książce, w tym moim omówieniu wyników badania, bo uważam, że to należy do tego całego obrazu. Właśnie tam, tak. To są takie najbardziej skrajne rzeczy, które pamiętam. No reszta kwestii jest taka, która ma takie właściwie odcienie. Myślę, że to dochodzenie do takiej sytuacji, takiego samopoczucia, jak ma człowiek, który był w tym klipie, no to jeszcze trochę nam zostało, bo te problemy, to docieranie się ludzi, docieranie się kultur, ono się odbywa gdzieś w takich niuansach. Bardziej niż oczywiście pominąwszy już takie skrajne sytuacje. Ale te niuanse ciągle są, to są różnego rodzaju odniesienia, komentarze, decyzje, jakieś takie w ogóle współbycie z kimś, prawda? Więc mimo wszystko uważam, że byłabym umiarkowaną optymistką, ale no ciągle trzeba być zadowolonym z tego, do czego się doszło, czyli doceniać to, co się ma, no i starać się tak jak ze wszystkim. Dobrze, to teraz Matyldo, masz dosłownie 2 minuty. Jak oceniasz to, jak tutaj się żyje takim ludziom jak wasza rodzina i jakie są twoje plany na przyszłość?
Jak się żyje? To zależy, myślę, że to bardzo zależy od tego, gdzie żyjemy, tak? My żyjemy w Warszawie, ale jak tylko się pojedzie gdzieś, tak jak on też to mówił, nie? Że jak się wyjedzie gdzieś dalej, to od razu ludzie się zaczynają inaczej patrzeć i się zaczynają rzeczywiście gapić, bo jeszcze u nas to bardzo widać jednak. No myślę, że jednak facet miał szczęście, że coś takiego go spotkało. Ja mu jednak wierzę, ale miał mega szczęście. Też nie przechodził przez ten cały proces, wysoko wyspecjalizowany ekspat i jakby nie przechodził przez ten cały etap jakby szukania pracy, pozwolenia na pracę, jakby to też myślę, że dużo, że zaważyło na tym jego takim podejściu pozytywnym, po prostu skróciło mu tą drogę, no bo co, on nie musiał szukać pracy, on miał tylko znajomych, tak, żeby sobie znaleźć na przykład. Więc... Dobrze, a teraz wobec tego, wasze, boje, wasze, no bo jesteście rodziną, plany. Nasze boje? No ja, nasze boje, tak, no, to ja zależy. Sobie... To zależy, ale generalnie trzeba, trafia się różnie, tak? Ale czasami można się bardzo, bardzo miło zaskoczyć. Mamy na przykład tutaj na naszym osiedlu pan, który zamiata z żoną, okazali się być naszymi największymi fanami na podwórku. I już pytają wszystkich sąsiadów, czy widzieli tą malutką dziewczynkę, bo ona już wodzi, na pewno już wodzi oczami. Ja bym się po tych ludziach w ogóle tego nie spodziewał, bo to nie jest jakaś, to nie są żadni intelektualiści. Ja bym się raczej stereotypowo i właśnie ja ich źle osądzam, osądzałam, że spodziewałam się raczej, że nie są naszymi fanami, tak? A tu się okazuje, że tak. Więc to bardzo zależy, tak? Dobrze, a plany na przyszłość? Masz minutę, żeby powiedzieć, czy chcesz zdobyć Kilimandżaro, czy chcesz mieszkać we Francji? No oczywiście, że chcę, tak. No chciałabym wyjechać, chcielibyśmy się wyprowadzić, tylko zastanawiamy się jeszcze do którego kraju. Ja chciałabym, żebyśmy się wyprowadzili z powrotem do Mozambiku, gdzie mój mąż ma, no już sobie wyrobił dobrą reputację jako muzyk. Tam przez 10 lat tworzył i ma bardzo duże znajomości. On by chciał, żebyśmy się wyprowadzili do jego ojczyzny. No ja się trochę boję sytuacji politycznej. Nie wierzę, żeby tam mogła być kiedyś pokój, żeby tam mógł nastać. Także takie mamy plany. No jest to kwestia, nie wiem, zakończy się pandemia i mam nadzieję, że będziemy się jakoś już organizować, żeby wyjechać. No dobrze, to bardzo obu paniom dziękuję. Dziękujemy. Że dowiedzieliśmy się wielu ciekawych, nowych rzeczy. Trochę dobrych, trochę złych, ale takie jest życie. I nie zapominajmy, że tak naprawdę to, co się z wami dzieje, i tak jest dobre, bo zobaczmy, co się dzieje w Ukrainie, prawda? I pamiętajmy, że po prostu musimy dzisiaj naszych kuzynów tak przyjmować, żeby oni wiedzieli, że mają dokąd przyjechać i musimy jakoś razem wspólnie zacząć żyć, dopóki Ukraina nie będzie wolnym, normalnym krajem, gdzie panuje pokój. Także te związki, o których mówiliśmy, to w sumie jest nisza, prawda? Teraz mamy 2 miliony naszych ukraińskich braci i musimy przede wszystkim czynić Polskę takim domem, w którym możemy wspólnie mieszkać. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam, za tydzień też będzie ciekawie. Do zobaczenia. Reset Obywatelski.